Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, twój portal z ofertami pracy. Witam was serdecznie, kochani widzowie. Jest niedziela 22, a ja w studiu jestem sam, ponieważ Monika Goździalska zajumała mi rower i pojechała gdzieś. O, jest! Dobry wieczór. No. Witamy po przerwie. Ale ten rower jest mało stabilny i siodełko gniecie mnie w On progu. Jest bardzo stabilny, Poczekaj, Monika. Pies jest z nami. Dobry wieczór. Monika, po prostu mało kto jeździ w białym szlafroku Ale na rowerze. Ja nie mam szlafroka. Przywitajmy to się jest ładnie. Płaszcz? To jest płaszcz ekskluzywny. Patrz, pies jest ze mną, chodź, pobawimy Ekskluzywny się. Ekskluzywny to jest mój rower. Także widzicie, u nas wszystko w normie, pod kontrolą, sytuacja jest... Witamy serdecznie po przerwie w 022. Poczekaj, muszę go odstawić, tego jumaka. Nie jumaka, jumaka. Jumaka. Jumak to jest złodziej. Aha, no nie, ja nie. Poczekaj. Odstawię go tutaj. Ty owszem, gdyż rower mi podwędzi. Dobra, jeszcze jedno kółko, bo już się wczułam, wiesz? No mamy dzisiaj ważne tematy, poczekasz na mnie. Mamy wyścig pokoju. Nie na darmo Tour de France. Ja już France, czuję, patrz, już jestem, prawda? Jeszcze jedno. Ostatnie, obiecuję. Poczekaj, on jest mało stabilny, wiesz? Mało stabilny, ale nasze łącze jest stabilne, dlatego nadajemy Zaraz worldwide. Zaraz ktoś do nas zadzwoni. Mili Państwo, ja zjeżdżam. W wolnej chwili powiem wam, że możecie zobaczyć na kanale Tede Novela, najnowszy odcinek Tede Noveli, mojego autorskiego programu internetowego, który robię ze Strojewiczem, który przepadł wczoraj wieczorem i do dzisiaj jeszcze się nie obudził, w którym to programie pokazujemy kulisy podjęcia pracy, współpracy z kanałem Zero przeze mnie. Takiej oferty na Rocket Jobs nie znajdziecie, ale może znajdziecie lepszą. Jest z nami Monika, no cześć. Cześć, jaka kultura. Monika, fajnie się ubrałaś, fajnie, że jakąś koszulkę założyłaś, coś. Zabezpieczyłam się. Ty tak normalnie po mieście latasz? No co ty, dla ciebie się ubrałam i dla naszych widzów. Słuchaj, zapytałbym cię o twoją przygodę, ale... Z modą nie można. Nie można o tym mówić. Z modą trzeba się bawić, prawda? Z modą należy się bawić. No. Jak spędziłaś weekend w Polsce? Słuchaj, no było bajecznie. Byłam na mieście. Tak? Byłam. Przywaliłaś w melanż? Nie, ale no wypiłam tam, wiesz, rzadkę jedną, drugą. Tak? Tak. Potańczyłam. Na dworzu. W jakich byłaś lokalach? Ja byłam, nie można, można mówić, u Gesslera byłam, zjadłam tam coś. To renomowana restauracja. Pozdrawiam Kasię i Iwonkę. No, i wróciłam do domu. A na dyskotece gdzie byłaś? Nigdzie. Na pewno gdzieś byłaś. No co ty, ja nie tańczę. Ja nie tańczę. Wyglądasz mi na jednak tańczącą. Nie, co, znaczy ja tańczę tylko po prostu. Teraz zamierzam, wiesz, gdzie pójść? No. Do dyskoteki, która nazywa się Wesele, tak? Wesele? Klub Wesele? Tak. I ja tam idę, bo tam grają disco w polu i ja tam będę tańczyć. O, to piękna rzecz. Tam jest atmosfera jak na weselu po prostu. Tak? No. Nie byłem nigdy w środku, ale widziałem filmiki. Ja słyszałem fajne. Znajomy tam pracuje. Chcielibyśmy się pochwalić kubkami. Podobno je dostaliśmy.
No, ja dostałem taki, wszyscy. Tu są wszyscy, ale jakoś mniej. Ale podoba mi się hasło Zaczerpnij prawdy. Zaczerpnij prawdy. Kubek ze mną i napisane Zaczerpnij prawdy. To piękne. Zaczerpnij z naszego doświadczenia. Poczekaj na dzień dobry, ja muszę podziękować. Tak? Chciałam podziękować za wszystkie prezenty, które przyszły do mnie w trakcie urodzin. Tak. Dostałaś hulajnogę? Dostałam. Jeszcze nie przyszła, ale już idzie podobno. Właśnie zmierza w moim kierunku. Słuchajcie, i słucham, bardzo dziękuję. Dostała Monika ofertę z PZU na ubezpieczenie. Słuchajcie, to nie jest żart. Do kanału Zero wpłynęły oferty, żeby mnie ubezpieczyć zanim wsiądę na hulajnogę. Ja przypomnę, że ja nic nie dostałem, ale dla mnie prezentem są widzowie. Ale będziesz miał niedługo urodziny. Ale ja nie oczekuję prezentów, sam coś kupię. Ja ci przyniosę prezent na urodziny. To taki, że zobaczysz, nie zapomnisz go do śmierci. Słuchaj, ja nie mogę do śmierci zapomnieć każdej naszej audycji, więc... Słuchajcie, każda ta audycja jest prezentem. Chciałabym podziękować panu, który się nie podpisał i wysłał mi kwiaty, piękne kwiaty, i podpisał tak. Szanowna pani, pewnej nocy śniła mi się pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany. Bardzo serdecznie dziękuję. Również dziękuję wszystkim, którzy ślą do nas kartki, które jeszcze tutaj do nas nie dotarły. Ciekawe, w jaki to sposób się przyśniłaś temu panu, jak myślisz? Nie. Na ślubnym kobiercu? Myślisz? Nie wiem, no kwiaty to wiesz. Ale to miłe. Kwiatów nie daje się tak, chociaż niektórzy dają bez okazji. No, ja dostaję. Ale tu musiała być jakaś okazja. Ale dajesz kwiaty? Oczywiście. Natalka dostaje kwiaty. Daje. Już rozmawialiśmy o tym jakiś czas temu. No kwiaty cięte to jakby same w sobie są martwe, więc dawanie czegoś martwego na znak miłości, sympatii, zaufania i tak dalej wydaje mi się trochę abstrakcyjne, ale taka jest tradycja ogólnoświatowa. Kwiaty są piękne. Idę kwiaty po prostu, są piękne. Idę z prądem. No, będziemy mieli dzisiaj do rozwikłania zagadkę. Zagładkę? Zagwostkę, tak. Ponieważ wydarzyła się rzecz niesłychana. W którymś z naszych programów, czyli w trzecim programie, tak. Możemy o tym mówić, droga reżyserko, już? Tak. Możemy. Zadzwoniła, czy napisała maila dziewczyna? Tak. Czy możemy go przytoczyć? Dobra, wiem, o co chodzi, że chłopak napisał, że to chyba jest tak, on i on... Tak, tak. I teraz słuchajcie... Właśnie on do mnie to też pisał, ten chłopak. Pisał do ciebie? Tak. No to słuchajcie, zobaczcie, o co w ogóle chodzi. Witajcie, kochani. Chciałam zadzwonić, ale nie mam pewności, czy mój były przypadkiem tego nie słucha. Otóż 2 lata temu się rozstaliśmy. Od tego czasu praktycznie kontaktu nie było. Przyczyny rozstania, inny level mojej świadomości, brak docenienia tego, co miałam. Chciałam więcej i wybrałam swoje ambicje ponad nasz związek. Niestety z biegiem czasu życie mnie uświadomiło, jak w wielu kwestiach się myliłam. I dzisiaj jestem w stanie się do tego przyznać. Dodatkowo rozwijam się duchowo, pracuję z psychologiem i jestem świadoma swoich błędów. Do czego zmierzam? W ciągu 2 lat schudłam ponad 30 kilo. Zmądrzałam, doceniam to, co mam, ale dalej myślę o swoim byłym. Czy to telepatia, czy głupota? Te 2 lata poświęciłam na swój rozwój i zmianę przekonań. Z nikim się nie spotykałam. Moje pytanie, czy wierzycie w to, że po kilku latach można się zejść, że ich drogi się ponownie przetną wtedy, kiedy świat tak postanowi? Myślę, że na pewno. Miałem taki przypadek w życiu. Ja też. Tak było, ale no, muszę powiedzieć uczciwie, że potem poszło to już w inną stronę. Nie, no to ja przepraszam, że tak powiem, ale jestem żywym przykładem na to, że można. My jakby mieliśmy 2-letnią przerwę i po 2 latach kiedy się obydwoje tak, najpierw, nie wiem, byliśmy źli na siebie. To jest złość, potem jest żal, a potem jest tęsknota. Uznaliśmy, że no z nikim w naszym życiu nie jest nie nam tak dobrze i z nikim nie potrafiliśmy się śmiać i rozumieć bez słów. I mogłabym ci teraz powiedzieć, no dobra, że jesteś wróżbitą Maciejem. No. No bo można, prawda? I teraz posłuchajcie. No. My dostajemy wiadomość, ty też ją dostałeś. Dostałem, ale ja w chaosie koncertowym ją czytałem. No i ja chciałabym ją tutaj przeczytać. Dajesz. Droga pani Moniko. Bo powinno się napisał ten. Pani Moniko, to już jeden tu dzwonił, tak, co mówił pani Moniko. Lubię starsze. Natalia, pozdrawiam serdecznie cię. Tak, pozdrawiamy Natalię, pozdrawiam Bartka, pozdrawiamy Małgorzatę z Hiszpanii i jej sąsiada z... Wiesz, że... Jaka Małgorzata z Hiszpanii? Małgorzata, Margo. Dobra, dokończ historię. Dokończę.
Proszę o uwagę, bo jest to dla mnie bardzo ważne. Ja po prostu muszę się dowiedzieć, jak ma na imię dziewczyna, której mail przeczytała pani w niedzielnym odcinku, trzecim odcinku. Minuta 22 to trwało. Nawet wie ile. Obawiam się, że to może chodzić o mnie. Usłyszałem to dzień po transmisji i trafiło do mnie od razu, ale musiałem to w sobie, to sobie w głowie poukładać. Nadal nie mam pewności, jest to dla mnie na maksa trudne. I teraz tak. On pisze, no. Czyli on myśli, że chce. No, Tomek, okay. Jak ty teraz nas oglądasz, to myślisz, ty napisz, czy ty chcesz. Ale my wiemy, jak ona się nazywała, czy już powiedzieliśmy to? A my nie wiemy, jak się nazywała. Nie, znaczy wiemy, ale nie możemy powiedzieć, znaczy nie do końca. Rodo. No Rodo, mamy maila, możemy napisać, możemy się odezwać, możemy was połączyć. Ja bym tylko chciała wiedzieć, czy na czacie jest teraz Tomek, albo czy ogląda, czy może nam dać znać. Kurde, Blaszka, to się naprawdę wydarza. Ale słuchaj, to naprawdę trafiło, rozumiesz? Więc... Monika, my mamy moc sprawczą, siłę oddziaływania. Ale to jest piękne, że się aż tak... Jestem zobacz, zaniepokojony. Chłopak wie, że to chodzi o niego, rozumiesz? I ja wierzę w to, że to chodzi o niego. Słuchaj, ja też wierzę, że chodzi o niego. I więc jeżeli Tomek jesteś, to możesz napisać teraz szybko maila do studia na 022@kanał0.pl, że to jesteś ty i my podamy ci bezpośredni numer do studia i nie będziesz musiał czekać w kolejce, żeby się tutaj z nami połączyć, bo bardzo chętnie, nawet anonimowo. Wiemy, że masz na imię Tomek, ale nie powiemy co dalej, prawda? Prawda? Także byłoby fajnie, gdybyś się odezwał. Także 022@kanał0.pl, a ja już wam podaję numer do studia, wtedy pamięta. 022 10 30 222? Nie, 10 32 00. O. Tak, i to jest 22 10 32 00. To jest nasz numer do studia, ale oczywiście to, Tomek albo ta dziewczyna, która się wstydziła zadzwonić. Słuchajcie, no miłość jest piękna. Słuchajcie, więc miłość jest najpiękniejsza. Czego dowodem jest kolejny tutaj mail, a to nawet można powiedzieć taka mailowa pocztówka, powiedziałbym, od Seby. Seba, takie piękne imię podwórkowe, Seba. No. Serdecznie pozdrawiamy z Wietnamu. Pogoda średnia, ale kuciapka podchlapana. I mamy tutaj zdjęcie. O, jest, proszę bardzo. Co prawda niepokoi mnie, że pisze Seba o tym, że ma kuciapkę podchlapaną. Nie wiem, czy on podchlapywał partnerce, czy po prostu jest w trakcie prezentacji. Ale poczekaj, bo my mamy nowe funkcji. Ten, czy możemy jingle nasz nowy poprosić? Dostaliśmy nowe remiksy. A gdzie jest nasza piosenka właśnie? Ale mamy nową, dostaliśmy nowe. Droga reżyserko, czy ale ja chcę starą. Poczekaj, dostaniemy nową, musisz zobaczyć nową. No, dobra. Wysłuchajmy tych dajcie. Tych artystycznych. Podchlapajka, kuciapki, znalazłam klapki oraz świeże majtki. Fajnie jest, bo pachnę żyj i pachnę bez, pachnie bez. Jadą, jadą w kanale zero, lecą. Takich dwoje to szukać ze świecą. Jadą 022, kurde bla bla, lecą. Tele plus gościaska serca uleczą. Jestem, mamy naprawdę zaję fajnych fanów. Jestem wzruszony. Ale mamy zaję fajnych fanów. W ogóle ja jestem wzruszony, że mamy jakichkolwiek fanów. Ja wiedziałam, że będziemy mieli, ale to jest przemiłe, bo wiesz, że mamy już hashtagi na podchlapajkę, kuciapkę i tak? W ogóle, no są hashtagi już. Ja pierdolę. Nawet szoty z tego robią, takie shorty, nie shorty. Szoty! Ja z wczoraj jestem. Były szoty jednak wczoraj. Nie, było wino. Jezus no? Maria. Dobra, mamy telefon, odbierzemy pierwszy telefon? No dawaj, no. Dobry śmiało. Wieczór, halo. Halo, halo. Dobry wieczór, któż do nas się dodzwonił? Dobry wieczór, Robert z tej strony. Cześć, Robert. Cześć, Robert. Jacek, mam do ciebie pytanie. Na grubo, wjeżdżaj. Powiedz mi, czy kiedyś będzie fit ze Szpakiem? Słuchaj, nie mam pojęcia. Kiedyś mnie Szpaku zaprosił na fit, wysłał mi nawet beat, a potem się już nie odezwał, więc nie wiem. Potem już nie miałem z nim kontaktu, więc jakby... Aha, a słuchałeś disu Szpaka z White Widow? Słuchałem tam jednego chyba, bo tam było ich więcej niż jeden, nie? Czy jeden był? Tak, tak, tak. Ja no, słuchałem chyba pierwszego. Moim zdaniem Szpaku rozniósł tam temat, no ale... No to bardzo mu gratuluję, no słuchaj. Szkoda, że sprawa czekam, wiesz, jak to się mówi, czekam, aż się odezwie. Miał się odezwać, się już nie odezwał, więc wiem, że u artystów czasami to trwa parę lat, więc linia otwarta, jak to mówią. A z Matą coś będzie, bo też miało tam coś być. Słuchaj, coś miało być, nie będę spoilerował, na razie nic nie ma, ale może będzie, no wiesz, wszystko jest możliwe. W tym świecie
w świecie rapu wszystko jest elastyczne i wydarza się z dnia na dzień. No pewnie. No a dobra, co u ciebie, Robert? Ja nie będę tutaj już zabierał linii. Pozdrawiam grupkę też NWJWJ. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie wszystkich z WJNWJ.pl. Pozdrawiam ciebie, Robert. Tak. I nie przedłużajcie linii. Tak, dokładnie. Tak. Pozdrawiam. Pozdrawiamy cię serdecznie. Halo, siema. Halo? Na ostro wjechał, dawaj. Witamy. Siemanko, z tej strony Kuba i Jeremi z Torunia. Siemano. Cześć. Właśnie wracamy z Katowic, dokładnie z Krakowa, bo byliśmy na twoim koncercie, TD. A. Tak jest. I mamy zajebistą historię. A najpierw pytanie, ile jest Natalii Lesz? Ile jest co? Ile jest Natalii Lesz? Natalii Lesz? No chyba jest jedna tylko, czy więcej? Jedna. Jedna. Dobra, dawaj. Słuchajcie, wracamy sobie z Katowic. Dzisiaj jeszcze byliśmy w Krakowie. Wyruszyliśmy jakieś 17:00 i rozkraczył się nam francuski peżocik, klasycznie. O. I sobie zapierdalamy właśnie krajóweczką 50 na godzinę. Jest 22:00. Daleko jesteśmy do Torunia macie? No trochę. Jesteśmy przed Łodzią. Także na drugą To już prawie niedaleko. No niedaleko. Do człapieki, ale to najbezpieczniej. Kierowca, miło pamiętaj. Było w Krakowie chociaż na wycieczce? Nie, no bardzo fajnie. Na twoim koncercie lepiej. Ogólnie zajebisty koncert, dobrze się bawiliśmy. Bardzo dziękuję. Ja również się dobrze bawiłem, chłopaki. Zapraszam na kolejne. Uważajcie na gruszce. Będziemy na pewno, ale słuchaj, mamy dalej takie pytanko, nie? Dawaj. Bo sobie lecimy po prostu z traską. Słuchamy sobie twojej dyskografii. Jadąc z Torunia słuchaliśmy Eliminacji i Kurta, mixtape'ów też, tych urodzinowych. No. Też byliśmy na urodzinach, także to wszystko mamy na płytkach. Później Vanilla, Święta Trójca, no i Captain. Pytanie jest takie, czy to był jakiś taki nieudany zabieg według ciebie, czy jakiś... No, ale który nieudany zabieg? Tak jest, no. Który nieudany zabieg? No płyta Captain. Nie, wiesz co, no myślę, że nie sprostałem oczekiwaniom ludzi, no po prostu, wiesz. Tam też jest dużo kawałków bardzo, takich, no ta selekcja chyba nie przybiegła najlepiej. Wiesz co, tam nie było selekcji, tam po prostu były wszystkie kawałki, które nagraliśmy. Okej, dobra, także słuchaliśmy sobie jeszcze skrypt płyty, która była zajebista i nam się mega podoba. I ja jeszcze, żeby nie zajmować linii, mam pytanie do was. Teraz jeszcze pytanko, skąd się wzięła Sylwia Grzeszna? Sylwia Grzeszna? No to tak. Była taka, wiesz, hiperbola do Sylwii Grzeszczak. Tak, ale jakaś historia z tym związana? Wiesz co, nie będę tutaj, nie będę zdradzał ze względu na RODO danych personalnych ale powiem wam, o co chodziło. Otóż ta miła osoba wtedy... kiedy zaczęła z nami współpracować, ona była, wiesz, wokalistką jazzową wierzyła mocno chyba, zresztą ja w tej wierze ją wspieram do dzisiaj, jeżeli to wierzy, wierzyła bardzo w swoją karierę w alternatywnej muzyce i bardzo nie chciała pod swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem wystąpić, bo wiesz, nie wiedziała, czy to nie będzie licowało z powagą jej alternatywnego, wiesz. Ale kawałek było warto. Ale słuchaj, poczekaj. Ona miała w planach wydanie płyty i tak dalej i po prostu jak wyszedł ten kawałek byle warto z nią jako Sylwią Grzeszną, tak, to ona już bardzo chciała, żebyśmy zmienili to na oryginalne imię i nazwisko. Dopiero zdała sobie sprawę wtedy, że to był duży błąd z jej strony, no ale nie dało się tego cofnąć już wtedy. Okay. Niemniej dobra, no serdecznie ją pozdrawiam, bardzo utalentowana wokalistka. Również ją pozdrawiamy, tak samo Natalię Lesz z albumu Gram Rap. Słuchaj, ale wiecie, że Natalia Lesz, bo ja nie śledzę jej kariery, ale widziałem ostatnio, widziałem dwa newsy o Natalii Lesz. Po pierwsze, bo ona mieszkała w Gruzji chyba jakiś czas. Nie wchodząc tam w szczegóły jej mieszkania w Gruzji, ale ona, proszę was, rozwiodła się z partnerem, rozstała się z partnerem, wróciła do Polski. I znowu zaczęła śpiewać. I słuchajcie mnie, ona wydała singiel pod tytułem Warszawski deszcz. A jak pisane? Przez W. Przez W, ale jednak bardzo podobną czcionką widziałem nawet, więc... Okay. No nie słuchałem kawałka, ale zakładam, że jest świetny.
Może jakiś hit na najnowszą płytę. Może tak. Nie, no nie, nie, raczej nie. Tam nie ma miejsca na... Nie ma tam miejsca na takie wokalne, wiesz, popisy, no. Bardziej rap. Dobra. To jeszcze pytanie miłosne, aczkolwiek tutaj będzie jakby moja przygoda. No. Więc tak, razem z moim kolegą, przyjacielem tutaj Jakubem, z którym byliśmy na koncercie, wybieraliśmy się do Barcelony. No. Ja zaczynałem, miałem początek z moją aktualną dziewczyną. To były początki i jakby nie byliśmy jeszcze razem, aczkolwiek można powiedzieć, że to był sam początek takie... Nie byliście razem, ale... To był sam początek. Ale mieliście się ku sobie. Już tak, tak, tak. Już tam było dograne, już... I co, mieliście jeden wspólny pokój w Barcelonie, czy przez ścianę? Ona została w Barcelonie, ja byłem z moim przyjacielem. Ona została w Poznaniu, jakby było śmiesznie. O, każdy popełnia błędy. Tak, no nieprzyjemny teren. Ja byłem z moim przyjacielem w Barcelonie i przed wyjazdem powiedziałem do niej: ej, jako że nie jesteśmy jeszcze razem, założę Tindera, nie żeby coś robić, tylko żeby tak sobie pooglądać. Wiadomo, żeby zobaczyć, jak to jest, nie? Tak z ciekawości. Zagramaniczne dziewczyny. Zobaczyć, jak to wygląda w innym kraju. No. No i jakby ja wróciłem z Barcelony, oczywiście tutaj nic nie było grane, tylko tam czasami sobie swoje powaliśmy. No i wracając do Poznania, ja jej tego nie zdążyłem powiedzieć, aczkolwiek mówiłem jej to przed wyjazdem. I ona zobaczyła na moim laptopie wiadomość od mojego przyjaciela Jakuba: usuń Tindera, żeby nie było przypału. Bo o, o kurde! To jest najlepsze, że on siedział obok mnie. On siedział obok mnie w pociągu, więc tak naprawdę mógł mi to powiedzieć, a wysłał SMS-a, a ja u niej zostawiłem laptopa i ona po prostu dostała wiadomość z iMessage, bo miała internet. No wiem, no. I ona po prostu nie uwierzyła mi w to, jak jej mówiłem to przed wyjazdem, że ja to założę, bo po prostu uznała to za głupi żart i powiedziała: dobra, spoko. No tak, to klasyczna dziewczyna, która ci powie: dobrze, dobra, spoko, a potem mówi: myślałem, że żartowałeś, no wiadomo. tak było. Więc stary numer z żartem. Więc możecie ocenić po prostu moje zachowanie, czy było godne, czy było niegodne. Słuchaj, bardzo godne, bo ty uczciwie jej powiedziałeś, a ona po prostu przez swoją kobiecą nieroztropność była nieroztropna. Pozwólcie, że ja nic nie powiem. Monika się wycofuje z wypowiedzi. Bo będzie typowo kobieca. No, widzisz, Monika, no. Tak to jest. Czy Bartek też sam coś ci powie, że coś zrobi, i ty mówisz: tak, tak, zrób se, a potem on to robi, a ty jesteś oburzona? Nie. Ja z Bartkiem porozumiewam się bez słów. A. Wiesz, jak jak ja na niego patrzę, jak jestem zła? No. A, na Chińczyka? Tak robię, wiesz. Na Chińczyce. I on tak łapie go wzrokiem i nagle potem odwracam głowę i udaję, że już wie, że już jest źle. O. Albo tak przedrzeźniamy się też również. A, kurde. Ale nie, u nas w domu każdy zna swoje miejsce po prostu, jak się ma zachowywać. Miłość po prostu rządzi w naszym domu. Obecnie jestem oburzona dzisiaj na niego, ale to już... O, macie bifa? Mija. Nie, on po prostu... Dzisiaj po prostu zostały po prostu podjęte po prostu decyzje. O rozstaniu? Nie. Trzecie dziecko? Chciałabym powiedzieć, że mamy maila z reżyserki. To oni mogą przyjść coś powiedzieć? Piszą do nas reżyserki? Nie. Wiesz, wszędzie się dzieje miłość. Ja ci powiem teraz historię, taką szczerą historię, na świeżo. Moja teściowa pojechała autobusem, do miasta chciała pojechać, takim busikiem, wiesz. No i ona teraz uczy hiszpańskiego, już dobrze zaczyna po angielsku tam, ale jeszcze tak, no nie do końca. I facet ją podrywał, rozumiesz? I opowiadał, że ma apartamenty BMW Orange w garażu, że obok mieszka tutaj nas i w ogóle, wiesz, chciał ją wziąć na chatę. Ja tu willę mam z basenem i nie potrzebuję pana, wiesz. No jest, wiesz, na gorąco tam się dzieją. Przepraszam bardzo, że o tym powiedziałam. Ja wiem, jak jest w Hiszpanii, bo ja oglądam... Ale rwał normalnie te Polki tam... Z wakacji. No, właśnie dziewczyna napisała, to i mam do ciebie też wiadomość. Dawaj, no. Poczekaj, odnajdę ją. Pamiętnika z wakacji? Mhm. O, to świetne. Bo... Dziewczyna napisała takie coś do ciebie. No. Poczekaj, bardzo ważną sprawę to nie. Poczekaj, gdzie tutaj ktoś mi wysłał screena? Tylko już nie wiem, bo tu ciągle chyba jakieś screeny. Słuchaj, to ja wam opowiem krótko. Tede, obejrzałam 26 odcinków Pamiętników z wakacji w tym tygodniu. Rozpocznę kolejne odcinki oglądać. I to Gregor napisał do ciebie. A, to myślałem, że dziewczyna, to nie. Jednak Gregor. Tak, Gregor. Grzegorzyca po prostu. Tak, ale... Słuchajcie, no. Ja obejrzałem... Nie wiem, ile odcinków obejrzałem, wiele tam, historia się zmienia i ci, którzy oglądają to wspaniałe dzieło polskiej produkcji telewizyjnej, po pierwsze wiedzą, że na wyspie Gran Canaria tam są sami Polacy. Tak. Restauracje polskie, salony fryzjerskie, w których pracują polscy geje, wszystko jest polskie.
To jest piękne, ale odezwał się do mnie odtwórca roli. Mówiłem to już chyba? Nie. Nie. Odezwał się do mnie odtwórca roli z tej pierwszej rodziny, co tam pojechała, tego takiego nie do końca sprawnego w pełni młodego człowieka, lekko otyłego, z tam... Tak, no. Wojtek, czy jego się nazywał. I on do mnie pisze, żebyśmy zrobili współpracę, nawiązali. No ja piszę, jaką współpracę? Mówi, no żebyśmy nagrali razem TikToka. A ja mu piszę, a co ja z tego będę miał? Jak to dla mnie korzyść tej współpracy? Aha, to ty potrzebujesz korzyści, nie? No i tak nie wiem, bo poczułem się głupio, ale... No, ale... ale gościu jest z Wrocławia chyba. Czy uważacie, że powinienem pojechać do Wrocławia nagrywać z nim TikToka, żeby było mu miło, czy o co chodzi? Dobrymi chęciami to piekło jest wybrukowane. Wiesz, w każdym razie rodzina się zmieniła na wyspie Gran Canaria. Dagmara jeszcze tam funkcjonuje, ale pojawiła się łysa domina z kolcami, tatuażami na głowie. I tam się naprawdę mocno dzieje. Tam dobry koleś pisze te scenariusze, naprawdę, ale mamy takiego maila. Tam nie pisze koleś scenariuszy, tam pisze życie scenariuszy. No tak, no ale on to zbiera. To mówiłem tutaj znajomy, mi mówił, że tam, mówił im po prostu, że tam ma się coś wydarzyć, tam nie ma scenariusza. Ale polecam oglądać, bo fajnie się ekipa odbija w szybach. Tam dźwiękowiec z kamerzystą cały czas. Mamy maila. Cześć Monika i cześć Tede. Biorę niedługo ślub i szukam osoby towarzyszącej dla na mojego... Ślub nas zapraszają? Biorę niedługo ślub i szukam... My już mamy dwa zaproszenia. Nie wiem, jak my się obrobimy w sezonie, jak zaczną jeszcze nas tak w tygodniu te ślub, bo w weekendy nie ma czasu. No, nie ma czasu. No, dawaj. No. Biorę ślub i szukam osoby towarzyszącej dla mojego świadka. Ogłoszenie matrymonialne, słuchajcie. To ona szuka świadka? On. Biorę, on. Maciek chyba ma na imię, tak. I teraz słuchajcie, problem jest taki, że on sam jest nieśmiały, a nie jest też modelem z okładki czasopisma modowego. No to tam przerobienie. To może to jest ten pamiętnik. Żeby dziewczyny same się za nim uganiały. Ale nie jest też brzydki, żeby dziewczyny uciekały. Zaczął ostatnio szukać na Tinderze, ale póki co słaby odzew. Macie jakieś rady? Może na co zwrócić uwagę na profilu, żeby zwiększyć zainteresowanie? Słuchajcie, moi drodzy, jakie miasto? Nie wiem, czy jesteś na czacie, albo jeszcze raz napisz maila do reżyserki, jakie miasto. Ogłaszamy, że jest poszukiwana kobieta, która pójdzie pobawić się na wesele. Nie musi nic wkładać do koperty, po prostu ma ładnie wyglądać i dobrze się bawić, mieć poczucie humoru i być zabawna. Jeśli jest taka dziewczyna wśród nas i pojechałaby w Polskę, bo nie wiem, gdzie to wesele się odbywa, przyjmijmy, że odbywa się gdzieś po środku, może Warszawa, może Gdańsk, może na po samym... Po środku Gdańsk. Nie, Warszawa, Gdańsk, albo na przykład Kraków, albo gdzieś na przykład. Słuchajcie. Nie ma znaczenia. Piszcie do nas maila, jestem chętna. Będzie fajnie, pobawmy się. Piszcie do nas maile, i z tego wesela, tak, i z tego wesela bonus taki, że nagracie nam materiał i puścimy w 0,22. O, czyli brawo. Chciałabyś zostać reporterką tak, z audycji 0,22, edycja weselna. Przy okazji potańczyć, najeść się, a i popić za dara. Po prostu tak. Napisz, jestem chętna, a my ciebie tam wyślemy. Znaczy, zrobi to Monika, nie ja, żeby nie było. Tak. Także zapraszamy serdecznie. Materiał wyemitujemy, czyli jak jest jakaś dziewczyna, piszecie na 022@kanał0.pl i lecicie na wesele ze świadkiem, bawicie się świetnie, dajecie nam relacje, pozdrawiacie Kanał Zero i po prostu my to tutaj puszczamy. Ale muszę powiedzieć wam, że wczoraj byłem na koncercie w Katowicach, jak tu chłopaki dzwonili i mówili. No. I po koncercie miałem tam parę spotkań z fanami, tam rozmawiałem z ludźmi, którzy byli na tym koncercie, robiłem zdjęcia i te wszystkie pierdoły, których nie lubię robić, ale jednak jak są mi ludzie, to muszę przyznać, że jest miła atmosfera i bardzo ci, znaczy może nie wszyscy, ale bardzo wiele z tych osób miło wspominało Kanał Zero i nasze w nim występy, więc dziękuję wam bardzo za to, że to oglądacie, bo to podnosi na duchu. Bardzo fajnie. Mamy wiadomość na przykład na czacie. MR Snow Bal, bol. Mam bardzo ważną sprawę. Snowball to śnieżny bal, to tak, może nie. Mam bardzo ważną sprawę. Mam problem z moją dziewczyną Julką. Boże, to tak napisane jest. Całowała się ostatnio z moim kolegą z zespołu piłkarskiego Kaczym. Czy powinienem zmienić klub? Absolutnie. Ale dziewczyny nie zmieniaj. Poczekaj, ale jak? Dziewczyna całowała się z jego kolegą? Ty zmień klub, kolegę i dziewczynę, mordo. Weź ty evacuation button wciskaj. No, Zawika, jak możesz się całować z twoim kolegą? To jest brzydka dziewczyna, to jest zła kobieta, nie wolno takich rzeczy robić. To już, to tak się nie zachowuje. Tylko żeby ci do głowy nie przyszło się na niej mścić z kolegą. Wiesz, o czym mówię? O, ty już takie, wiesz co, naprawdę, naprawdę takie jakieś złe rzeczy podjudzasz tutaj. Jeszcze mamy jedną z czatu, Bartosz Czarnecki pisze. Cześć Monia, cześć Sede, możecie... Dobrze, nie Rysiek Czarnecki.
Mamy poproszenie, jesteśmy o pozdrowienia. Mandarynkę z Londynu, kobieta foszka złapała, a się nie spodziewała i na pewno zrobi jej się miło. Oglądamy was za tydzień, na pewno się ucieszy z góry. Dziękuję. Dlaczego ma focha na ciebie? To po pierwsze, zanim pozdrowię. No, bo kobiety mają różne okresy w życiu. Nie, bo ja uważam, że kobieta jest zła nawet za to, za co się nie wydarzyło jeszcze. Jezus Maria, czy moglibyśmy to złotymi zgłoskami gdzieś sobie wytatuować? Kobieta jest zła za to, co się nie wydarzyło. To się jeszcze nie wydarzyło, oczywiście. Tak, to jest... Bo ja już prefabrykuję te sytuacje, które mogą się wydarzyć i zabezpieczam się umysłem. Natalia, pozdrawiam! Ale taka jest prawda. Pozdrawiam. To są takie sytuacje jakby normalne. Ale jeżeli jest taka sytuacja, jaka jest, to pozdrawiamy cię serdecznie, mandarynka. Nie fosz się, słuchaj, facet napisał wiadomość. Idź go tam utul, mam nadzieję, że utulisz. Wróćcie na czat, napiszcie, czy już się pogodziliście, czy foch minął, bo to nie ma co tutaj nerwować sytuacji. Zobaczcie, chłopaka, dziewczyna całuje się z chłopakiem i on chce klub rzucić piłkarski. I może klub. I może już nie będziemy mieli nowego Lewandowskiego za chwilę, bo się chłopak załamie. No, to są ważne rzeczy. Tak. Trzeba wspierać. A mamy jakiś telefon? Ja mam, proszę. Mamy? Mamy, halo, dobry wieczór. Dzień dobry państwu. Dobry wieczór. Wieczór. Ja dzwonię z protestem, ponieważ ja oczekuję, iż w najbliższych programach podejmiecie tematyki, które pojawiały się w rubryce Brawo. Zapytaj Kasię, czy na przykład kobieta może zajść w ciążę, kopiąc się w wannie po ojcu. Tak. Albo czy na przykład, jeżeli przechodzi obok mężczyzny, który ma zwód, to czy to znaczy, że on ją chce? Bardzo bym chciał, żebyście takie rubryki poruszyli, a w związku z tym, że Jacek z tego, co wiem, wykupywał stare nakłady gazet, to właśnie, dobrze, że do tego wróciłeś. Tutaj gdzieś w szafce one są. Droga reżyserko, brawo, one są w szafce, znaczy poza tymi, które są zabezpieczone w domu. Ale właśnie, Monika. Monika, jak myślisz, czy jeżeli przechodziłabyś, zobaczyłabyś, że z przeciwka idzie mężczyzna, który ewidentnie ma wzwód falusa, to uznałabyś, że on jest po prostu podniecony, bo cię zobaczył, czy po prostu... Znaczy co, że drąg bym ustał? Tak. Mówiąc wprost, tak. I ja bym to widziała. Jak to uznałabyś, że on się podniecił na twój widok, czy po prostu tak... Znaczy najpierw bym podejrzewała, że ma duże przyrodzenie. Nie sądziłabym, że on sterczy, prawda? Ciężko mi o tym mówić. Nie wiem, ja nie patrzę ludziom, znaczy facetom na falusy. No nie patrzysz, ale jak ma duży, no to przecież idzie i widzisz, i cię bije po oczach. Bardziej to widać w piersi, bardziej jak, no, wiesz, no, na falusa trzeba jednak w dół patrzeć. No dobra, ale... A trzeba dumnie patrzeć przez siebie. Ja zawsze patrzę dumnie przez siebie. No dobra, z tą wanną, jak się kąpie dziewczyna w wannie po tacie. Ja chciałam ci coś pokazać, bo tu mam coś takiego, co dziewczyna nagrała, że zaszła w ciążę przez czat. Przez czat? No słuchaj, ja kiedyś oglądałem taki dokument, może ktoś przypomni, jak się nazywał, ktoś widział ten dokument, taki kasus tam był, jakiejś takiej imprezy w Nowym Jorku, modelki, jakiś bogaty facet i jego prawnicy dowodzili tego, że on nie zgwałcił, tylko dziewczyna, która weszła do pokoju pijana, potknęła się o dywan i przewróciła się, i nadziała się na jego sterczącego falusa, on nieprzytomny po melanżu leżał. No i doszło do penetracji, ale on był nieświadomy, ona się potknęła i nadziała. Czy to jest biologicznie możliwe? Tak, nie wiem, ale tak prawnicy tego faceta dowodzili tego. Ale że on spał? Nastającym... Czy możliwe jest to? Ale on zażył wiagrę. Ale też powiedział? No to prawnicy, taka była linia obrony, to się nazywa. Że po prostu była impreza, on... przyjął wiagrę, zasnął po tej imprezie, ale falus nie zasnął, a ona przechodziła, potknęła się o dywan i tak niefortunnie się potknęła, że nadziała się na tegoże falusa. No, niemożliwe to jest. Słuchaj, ja... Jeden przypadek na milion może tak się zdarzyć. Nie, to było kłamstwo. Słuchaj, ale znajdziemy to brawa i wrócimy do tematu. Tak, będziemy to brawo czytać. Listy do Kasi. Czy mogę jeszcze dwa pytanka na szybko i się rozłączam? Dajesz. Pierwsze jest pytanie do Moniki, bardzo ważne. Proszę. Moniko, czy wolisz afrykański rozmach, czy skandynawski minimalizm? I chodzi o rozmiar. Gdybyś miała dokonać wyboru, afrykański rozmach, czy skandynawski minimalizm? Czyli po prostu, czy knaga, czy szupaga? Ja powiem tak, ja uwielbiam swoje plus 20. Nowy program. Powiem, że 22 też mi pasuje.
psuje moje. Bartek, przepraszam. A do Jacka mam bardziej przyjemne pytanie. Oho. Jeśli mógłbyś wskazać, kto najbardziej nieoczywisty korzystał z twojego studia, bo wiem, że bardzo często pojawiają się jakieś tam wrzutki. Najbardziej nieoczywisty? Znaczy wiesz co, moje studio w ogóle komercyjnie... Pamiętam, że kiedyś słyszałem o Dixonach, że byli u ciebie w studiu. Wiesz co, Dixony chyba nie. Chyba Dixony nie były. Ale był taki na przykład raper, Bonus RPK był na pewno. Quebo na Fide nagrał u mnie w studiu kawałek Candy. Ale taki abstrakcyjny to Michał Wiśniewski na przykład był, który nagrywał mnie w studiu, ale nie ze mną. I wiesz co, no Sermiku tam przyjmował różne persony. HDS, taki raper uliczny z Warszawy, już zapomniany lekko, ale był taki. No tam paru dobrych wariacików było, no trzeba przyznać. Okay, ale moje studio, wiesz, nie działa komercyjnie i jakby... Pewno gdybyśmy je wynajmowali ludziom tak bardziej przychodzącym z doskoku, to pewno byłoby to bardziej abstrakcyjne. Natomiast inna sprawa, że na imprezach u mnie w studiu bywały naprawdę persony z pierwszych stron gazet. Nie mogę tu wymienić, żeby nie ten, ale były to z różnych światów osoby, naprawdę. I w różnych sytuacjach, i w różnych stanach. Kuba. Spoko. Dobra, nie przeszkadzam wam, spokojnego. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Oczywiście pozdrawiam wszystkich moich kolegów ze studia. Jotsu, mordu, mam nadzieję, że już doszedłeś do siebie, ale taka prywatna sprawa, jeżeli ktoś z was, drodzy widzowie, z grupy WJNWJ albo pobocznych wątków, albo z naszej ekipy bezpośrednio ma kontakt ze Strojewiczem, to dajcie znać, czy chłop żyje, bo wszyscy się martwimy, bo Strojak zaginął. Tak? Wróciliśmy z Katowic, wszyscy się rozjechali do domów, a Mateusz gdzieś poleciał. Nie wiadomo, co się z nim stało. Słuchaj, na czacie mamy takie wiadomości. Dawaj. Na przykład. Monika Tade, a nie, to pozdrówcie szalonego rolnika Rutka od kolegów. Chłopina odpoczywa w szpitalu. Pozdrawiamy serdecznie. Zdrowiej w ogóle. Zdrowiej. Zdrowiej. Jakiś Marcin Borowski napisał, że jest coś takiego jak zapylenie przez Wi-Fi. Aha. No tak, ciekawe, czy przez 5G, ale właśnie, droga reżyserko, czy mogę puścić coś, co nie jest muzyką, a to jest taki głos z TikToka? Wątpię. No to nie, ale to ktoś nagrał. To nie można jego głosu puszczać. To dobra, ja powiedzieć. Podstawię to pod ten. Słuchajcie, no zobaczcie, abstrahując, nawiązując do Brawo, tak? Zresztą moja córka pierwsza została stropiona na kamerkach. Tak, zeszła w ciąży na kamerkach z nią, no. Więc to jest akurat... I dwójkę dzieci mam z jednym mężczyzną, więc... To z jednej kamerki? Rozumiesz? Zaszła przez kamerki. Czy jest tu jakaś osoba na czacie, co zaszła przez kamerkę w ciąży? Słuchajcie, nie wiem, jak jest z tym OnlyFansem, ale uważajcie na siebie, żeby tak. Przez OnlyFansa nie zajść. No. Ale wiesz, że śmiechem, żartem, ale są dziewczyny, które na przykład czasami na czatach właśnie pytają, na przykład, czy mogła zajść w ciążę wtedy i wtedy? I wtedy się pytam, gdzie jest edukacja seksualna w szkołach? Albo gdzie są rodzice, którzy powinni poruszać takie tematy z dziećmi? Słuchaj, no... Co ja ci mogę powiedzieć? Nie wszystkie osoby dysponują odpowiednią porcją intelektu. I tak jest ten świat ułożony. Słuchajcie, mam nadzieję, że oglądaliście tę nowelę. W ogóle chciałam podziękować ci za miłe słowa bardzo. Mówię miło? No. Ja nie oglądałem, to nie pamiętam. Żartobliwy ten, oglądajcie, bo naprawdę fajne jest, bardzo mi odcinek było. Z kanału Zero. Tak, tak. Bardzo. No i właśnie to robił Strojak i zginął, no widzisz, zaginął. Uciekł. O, tej chłopaki dalej pytają. Dominik też nie żyje. Znaczy żyje, ale nie wiadomo gdzie. Słucham? Nie, żyje, ale zaginął. Mamy maila od Doriana i go przeczytam. Dobry wieczór. Pewnego Monika, 20+. No 20+, no. Po prostu, dziewczyny, to jest dla was przesłanie. Proszę. Nie, to kawałki nie bała, no. To ja wsadzę palec w kulę, dobra? Tak, to jest ten moment za wsadzenie palca w kulę, Moniko. A ja już się nauczyłam sprytnie. Pokazać ci? Lepiej nie. Później ci pokażę. Później mi pokaż, dobrze. Później ci pokażę, jak sprytnie obrabiam kulę. Znaczy, o, jak ją nakładam. Monika, błaga. No kule jak nakładam, no. Monika.
Będziesz pokazywać, jak obrabiasz kulę, tak? No tak, no, jak to robię. Jak czynność, tą powinność tworzę i nakładam i ona się łapie. Po prostu ona jest taka sztywna i to trzeba złapać ten moment. Bo tak to ona, wiesz, nie ułoży się jak powinna. I nie działa. Dobrze, Dorian... O, właśnie przeczytałem Dorian, a potem Węgorza. To ten sam mail. Jesteśmy blisko. Dorian, dobry wieczór. Pewnego Sylwestra wybierałem się do przyjaciela Węgorza i spotkałem pewne problemy natury miłosnej i nie tylko. Jadąc na imprezę zorganizowaną przez Węgorza, od momentu, kiedy tylko minąłem stację Orlen w Pasymiu, o kurczę, moje myśli męczyły dwie sytuacje i dwie kobiety. Pasym, pozdrawiam Pasym. Pasym to jest moje miasto, ja się tam wychowałam, moja cała rodzina stamtąd jest. Dwie sytuacje i dwie kobiety. Pierwszą była partnerka, z którą wtedy byłem. Mieliśmy przerwę. Została zaproponowana przeze mnie po nieustających sytuacjach, w których myślałem, że mnie zdradza z nowo poznanym kolegą na studiach. Drugą natomiast jest moja była dziewczyna, z którą spędziliśmy miesiąc wcześniej jedną noc, rozmawiając i płacząc, zadając różne pytania. Dlatego to wszystko tak wygląda, że ona czuje się najgorzej na świecie ze swoim obecnym narzeczonym. Ja przeżywam rozrywkę w postaci zachowania swojej obecnej partnerki oraz dlatego nie chcę wrócić do niej. Postanowiłem tak po tym, jak dowiedziałem się, że ona również mnie zdradzała. Sylwester Węgorza był organizowany wspólnie z jego współlokatorem Monetą. Moneta zaprosił swoje... Moneta i Węgorz, naprawdę? Na tą imprezę. Za szeroko. Sylwester przebiegł sprawnie, było fajnie, ale po paru głębszych i fajerwerkach zdarzyło mi się przysnąć. Śnił mi się jakiś przerażający koszmar z kobietami z moich myśli w roli głównej. Jak się obudziłem, wypowiedziałem cały oblany potem jedno zdanie. Boże, ale one są zje. Niefortunnie złożyło się, że kuzynki Moneta były jedynymi kobietami na tej imprezie, a zdanie, które wypowiedziałem, zabrzmiało, jakby mnie obrażał. Jak wybrnąć z niefortunnej sytuacji? Jak wyrzucić ze swojej myśli... z głowy te myśli. Jacek, czy zobaczymy kiedyś utwór z Kazem Bałaganem? Kazem Bałaganem. Również Jacek. Fajnie by było zobaczyć jakiś wspólny numer, na przykład Targówkowe Love. Pozdrawiam, Dorian. Dorian, po pierwsze, to ty jesteś z Pasymia. Człowieku, ja tam tędy chadzałam. Ja słuchaj, tam swój ślad ja, na piasku Monika, zostawiam. Powiem, krótko odpowiem Dorianowi, bo tak trochę jestem skonfundowany tym mailem, bo trochę się pogubiłem. Tak, ja też się pogubiłam. Po pierwsze, Dorian, jak tam się pojawia... Węgorz, potem jest Moneta, który potem jest Monetem, znanym malarzem, tak. A na końcu jest Kaz Bałagany i Targówkowe Love, to mi się wydaje, że tam grubsza impreza musiała być. Tak, też mi się tak wydaje. Tak, także, się wydaje. Jak wyrzucić? Po prostu wyrzuć, oczyść po prostu głowę, to jest bo chyba najważniejsze. Poza tym rozpamiętywanie takich rzeczy to nigdy dobrze nie wychodzi, tak uważam. Słuchaj, no niestety czasami człowiek coś powie w nie tej intencji, co inni myślą, no, tak a inni ja. Myślą, że tak poszło. Że ja chciałam kulę obrobić, a ty mówisz, że to jest... Właśnie, jak Monika. Nie bądź jak Monika, Dorian, po prostu. No, nie, nie obrabiaj kuli. Mamy jakiś telefon, dobry wieczór. Halo? Halo, halo, dobry wieczór. Z kim mamy przyjemność? Przyjemność z Julianem. Cześć Monika, cześć Jacek. Cześć. Cześć. Skąd dzwonisz? Z Belgii. O, jak fajnie. Tak, fajnie. Generalnie to mam, wiecie, taką historię, którą chciałbym się z wami podzielić. Bo uważam, że jest naprawdę warta nagłośnienia tę sprawę. Mianowicie, generalnie mam takiego gościa tutaj w pracy u siebie, który, wiesz, na pozór okazuje się być dobrym, przykładnym mężem, idealnym pracownikiem w ogóle, a po godzinach kradnie ropę, nie? Wpuszcza ropę z każdego możliwego urządzenia, jakie się znajduje na farmie. Naprawdę. Puszcza to ze zbiorników. Naprawdę. Ale jest gościu, jest mega przejebany, no bo opróżnia każdy zbiornik w ciągniku. Naprawdę. Słuchaj, muszę ci powiedzieć taką szybką historię. Ja miałem takiego sąsiada na SN-dzie, jak mieszkałem. Nie powiem nazwiska, ale pamiętam to dziś. Bardzo sympatyczny gościu. No, miał pewien deficyt, pewien problem, miał, można powiedzieć. Był kierowcą autobusów, nocnych zwłaszcza. I tak zauważyłem pewnego razu w nocy, że a ja mieszkałem przy cmentarzu, że staje autobus nocny przy cmentarzu, przy parkingu, tam gdzie nie jeżdżą autobusy.
I patrzę, a sąsiad dyma z dwoma kanistrami. I on tak średnio dwa razy w tygodniu po dwa duże kanistry spuszczał ropy i trzymał to wszystko w piwnicy. Dobrze, że to wszystko nie pizgło, ale kiedyś wracałem autobusem nocnym 607 z podworta centralnego i właśnie tenże sąsiad uroczy prowadził ten autobus. Znaczy miał go prowadzić, bo był tak nawalony, że go koledzy wynieśli, bo nie był w stanie... Nie był w stanie się z zakonem kierownicy podnieść, nie? On się opierał tą kierownicę i opadał ryjem tak. Więc pytanie, czy wyrzucili go za kradzież paliwa, czy po prostu za pijaństwo, jak myślicie? Ja myślę, że za pijaństwo. Wiecie co właśnie, bo chodzi o to, że generalnie gość się nie pije i wiesz, jest taki... No dobra, ale... Czyli jest taki, można powiedzieć, po prostu obrotny. Obrotny. Ale dobra, ale... Tak. Ale nikt o tym nic nie wie, nie szefostwo? Przedsiębiorczy gość. Słuchaj, no głupia sprawa, nie można go, że tak powiem, wiesz, no nie można go zgłosić do szefa, bo nie powinno się zgłaszać, ale... No, z ucha się nie powinno generalnie. No właśnie, strzał z ucha jest... Nie powinien... Ale ja nie... wiem, że on wie. A. Ja wiem, że on wie. My też już wiemy, że my wiemy, że on kradnie po prostu ropę. Słuchajcie, w każdym razie, jeżeli chcielibyście taniej paliwo gdzieś w Belgii kupić, to mamy namiar na pewno, że ten monak tak. Diesla załatwi. Który diesla załatwi, a my już wiemy, także lepiej, żeby przestał ściągać. Jeszcze jeden fun fact. W momencie, kiedy powiedziałeś o autobusie i kierowcy autobusu. Tak. To w momencie, kiedy jeszcze jeździłem do szkoły, do gimnazjum, to był jeden chyba z ostatnich kursów i generalnie kierowca, który przejeżdżał, robił swoją trasę, zajeżdżał do lasu i wyobraźcie sobie, że pakował po 2-3 grube takie kołki drewna do bagażnika. I sobie po prostu... Bele takie? Tak, normalnie. Ale miejskim autobusem, czy takim miejskim, czy pasażerskim? Normalnym autobusem, PKS-em. Jeżeli ktoś dobrze, powie... że się na Leśne Dziki nie zatrzymywał jeszcze z klientami, znaczy z pasażerami. Jeżeli ktoś powie, że Polak nie jest obrotny i Polak nie potrafi, to naprawdę. Jednak Polak to potrafi wszystko. Ale patrzcie, to... Polak naprawdę potrafi. No. Zrobić, to tak jak kobieta. Zrobić awanturę z niczego. Tak. Nie na darmo się mówi, że polski lotnik na drzwiach od stodoły poleci, no, jak już wiadomo, gdzie zatankować te drzwi. No, tak. Jasna sprawa. No to słuchajcie. Jeszcze jedno pytanie do ciebie. Jak wspominasz w ogóle festiwale z Giżycka, Mazury Hip Hop Festival? O, to bardzo, bardzo sympatyczne festiwale. Właśnie nie dalej jak wczoraj sobie o tym myślałem, ile razy ja tam grałem, a propos czegoś tam, bo ktoś mnie zapytał o to Giżycko i bardzo dużo razy tam grałem, już tam dawno nie grałem, bo już się zmieniło, wiadomo. Nie ma miejsca dla starych ludzi jak ja w tym świecie. Troszkę w gorszą stronę to poszło. Nie, bo tam zmienili, wiesz, podejście festiwalu w Giżycku i są nastawieni na młodych odbiorców. Co oczywiście zrozumiałe i pozdrawiam, bawcie się dobrze, natomiast nie byłem tam ze 3 lata już, ale zawsze, no może 2, ale zawsze miło tam było i no pamiętam najbardziej, niestety pamiętam taki, co strasznie lało i tam wszystko płynęło. To nie wiem, czemu mi to utkwiło, ale zawsze było miłe takie przejeżdżanie, bo tam jest tak dobrze zrobione, że wjeżdżasz tą bramą festiwalową i żeby dojechać na scenę, to musisz przez tych ludzi wszystkich przejechać. I zawsze walą tak miło w szyby, tam walili. To naprawdę bardzo miłe. Tak, tak. No, ale sympatycznie. Pozdrawiamy. Ale atmosfera amfiteatru w Giżycku i twierdzy. Bardzo, piękna. Bardzo piękna. Pozdrawiamy serdecznie ciebie. Słyszysz, że tam jakaś kobieta się uśmiecha, także ją też pozdrawiam. Także trzymajcie się tam w Belgii i jakby co, to... Jakby zabrakło nam ropy, to my będziemy wiedzieli, gdzie mamy się zgłosić. Dajcie na czacie ceny na tego diesla, to może coś tam podziałamy, nie? Bardzo śmiało. Miłego wieczorku. Tak powstała mafia paliwowa w Brukseli. W dokładnie. Trzymajcie się. Trzymaj się, pozdrawiam cię. Pa, pa, pozdrawiamy. Słuchaj, mamy takie, ja tu reżyserka nam wysłała maile. Damian pisze, cześć, co myślicie szczerze o seksie na pierwszej randce? A tak prosto z mostu, czy ktoś, kto zaczyna od tego, jest materiałem na zdrową, głęboką relację? Mam takie doświadczenie, że nie. To osoby, które kolekcjonują trofea i są niedojrzałe emocjonalnie. W ogóle mamy dziwne czasy, w których ludzie po 30 mówią, że nie są gotowi na związek. No i co myślisz?
Na pierwszej randce? Słuchaj, czasy się zmieniają i myślę, że już nie ma co owijać bawełnę, no. No to już nie chodzi do rodziców, nie prosi o randkę i nie chodzi się na spacery z przyzwoitką. Już wiesz, już w czasach, kiedy byłem już po studiach, czy już nie byłem takim młodym człowiekiem, to już wtedy była taka obiegowa opinia, że w Ameryce, no wiadomo, w Ameryce to się wszystko inaczej dzieje, jak nie ma, wiesz, orala na pierwszej randce, to randka nie udana, nie? 20 plus. 20 plus to chodzi oczywiście o wiek naszych odbiorców. Tak, tak, oczywiście. Tak, 0,22 plus. Tak, znaczy ja uważam tak, że mamy podzielone grupy. Są ludzie, którzy po prostu traktują seks i dla nich nie ma zasad i robią co chcą. Ale nie można też generalizować, bo często jest tak, że nawet jak wylądujesz w tym łóżku na pierwszej randce, to nie oznacza, że coś złego się stało i możecie stworzyć piękną relację. Także nie ma na to złotego środka, bo każdy człowiek jest po prostu inny. I tak uważam. Tak, tak jest moje zdanie. Proszę, ja tu mam ciekawe też zmienić temat, bo tutaj widzę, tak wiesz, żeby to nie stanęło kołkiem w gardle. No. Hej Monika i Tede, mieszkam pośrodku Polski w Gdańsku. To jest już widać, że ktoś chyba nas ogląda od początku. Tak. Serdecznie proszę was o pomoc w kwestii sercowej. Cenię nauki ścisłe takie jak astrologia i znachorstwo. Nie cenię czapek w kolorach czarnych i czerwonych. Serce mi krwawi, tu pojawia się miejsce na wasze sercowe wskazówki. Serdecznie proszę o informację, czy Mordello Tedello zamierza wrzucić na sklep czapkę NWJ w kolorach innych niż czarny i czerwony. Pozdrawiam ciepłą Monikę i salut Tede, dzisiejsza Tede nowela rozwaliła. Pewno chodzi o czapkę, którą mam na głowie, bo jest pomarańczowa. Muszę powiedzieć, że czapka pomarańczowa i niebieska wjeżdża w tym tygodniu. Wczoraj można było je kupić w realnym świecie w Katowicach. Ładna jest ta pomarańczowa. No widzisz, małymi krokami idziemy do przodu. Mam 4 maja imieniny. Słuchaj, to sobie na hulajnodze pojeździsz. A ja ci puszczę hulajnodze. Dobra, dostaniesz prezent. 4 maja, pamiętajcie. A ja ci serek przywiozę za tydzień. A ty myślisz, że tym serem to sobie wszystko kupisz, Monika? Nie, po prostu jest sympatyczny gest. Sympatyczny gest. A ty jesteś niemiły. Jestem miły, no przecież. No właśnie, to chciałam zobaczyć. No. 4 maja. 4 ten rok maja. Obchodzimy święto Moniki Kościelskiej. Ja nie chcę serem. Ja chcę, żeby Natalka spróbowała, żebyście mieli takie romantyczne wieczorki. Wiesz, ser, kiełbaska. Plus 20. Tyle, że serka się śmieje, czy mnie się tylko tak wydawało. Słyszałem takie rycie. Takie rycie, prawda? Oni tak, tak. ryją. Ryją. Dostępny tutaj na czacie jest. A smakował ci ten ser ostatnio? Bardzo był dobry. No, a podzieliłeś? Ale był dobry, bo nie trzymałem go w lodówce przez dłuższą chwilę. Bo ty lubisz miękki czy twardy? Natalka jaki lubi? Natalka na pewno lubi twardy. Ser, Tede, ser. Ser. O, widzisz? Twardy, no. Tede, ser. Ale po prostu chodzi o to, że ja go trzymałem tak, nie wiem, z 2 godziny nie był w lodówce i był taki akurat al dente, że tak powiem. Teraz ci inny smak przywiozę. Przeczytamy. Nikita pisze. To jest ta Nikita od Marzikala? No właśnie nie wiem. Witam kochani. Jestem prowadzącą śniadaniowych programów w internecie. Poczekaj, przeanalizujmy. Gdzie są śniadaniówki? O, właśnie. W internecie. Dajcie jakąś listę tych programów śniadaniowych w internecie. Nadajemy audycję z czatem live, co samo w sobie jest już dużym wyzwaniem, a nie jestem jakimś rekinem medialnym. Przed kamerami jestem po prostu sobą. Problem jest taki, że spotykam się z ogromnymi ilościami nieuzasadnionego i nieuargumentowanego hejtu za bycie sobą. Odpowiada mi rola takiej, co czasem palne niegłupota albo niekontrolowany fuck up. Nigdy nie twierdziłam, że znam się na wszystkich, a mimo to pewna część publiki na siłę próbuje mi wkleić i mnie dołować, głównie nieobiektywny sposób pełen inwektyw. Oglądalność moich programów jest jak najbardziej zadowalająca, staram się nie brać do siebie głośnych indywidualności, ale jestem ciekawa, z czego może wynikać sama potrzeba obrażania mnie, bo jak szczerze chcę zrozumieć ludzi, a zwłaszcza moją stałą publikę, nie ze względu na specyfikę pracy. Pozdrawiam, Nikita. Ja to bym chciała zobaczyć ten program. To no. Nasza konkurencja i powinniśmy jej udzielać porad. Ja jej udzielę. Żartuję. No wiem. No ale to jest takie przykre, bo ale zobacz. Często jest tak, że ludziom nie dogodzisz. Ale w ogóle po prostu sam pomysł dogodzenia ludziom jest bez sensu. No właśnie, czyli nie dogadzamy ludziom. Trzeba dogodzić sobie, trzeba się samemu w sobie dobrze czuć i nie czytać opinii innych. Ponieważ to są ludzie, których się nigdy nie pozna w życiu, nie spotka ich na ulicy. A ludzie lubią obrażać. Ale musisz sobie zadać, znaczy musisz uświadomić sobie jedną rzecz.
Wydaje mi się, oczywiście mogę się mylić, no, ale wydaje mi się, że się nie mylę. Wydaje mi się, że ludzie chętnie, jeżeli już mają dokonać jakiejś reakcji w internecie, wysilić się na to, żeby napisać coś, to zrobią to, żeby zrobić złą reakcję, a nie pozytywną. No, to jest takie sianie złego. Tak, wiesz. Także na pewno, pomimo, że jesteś naszą konkurencją, życzymy ci samych dobrych. I napisz, gdzie to można oglądać, co będę oglądał, kiedy... Zerkniemy sobie. Nie będę tutaj... Bardzo chętnie sobie zerkniemy. Popełnił swoich fuck-upów i błędów. Ale nie masz wrażenia... Ja ci powiem, Nikita, ja po prostu nigdy nie widziałem... Nigdy... Zauważ, jak są poranki u nas, oni zawsze mają komputery, bo mają wszyscy od X-Koma, nie wiadomo. Ja nie mam. Ja mam od Bartka. Żartuję przez tym X-Komem. Z X-Koma to jest tylko twoja hulajnoga. Wiadomo, gratuluję, jeszcze jej nie masz, ale już gratuluję, bo dziękuję. Duże chińskie nożki je składają te hulajnogi. W każdym razie ja nie czytam tego, co tam piszą i między Bogiem a prawdą zupełnie mnie to nie obchodzi. Ale nie masz wrażenia, że na przykład często jest... I żyje mi się lepiej. Że kobiety bardziej dostają w dupę, nawet na własnym przykładzie mogę to powiedzieć. Przepraszam bardzo. No tak. How, how? Pieska? Dobrze, w każdym razie kończąc ten temat, po prostu nie przejmuj się, kochana, bo to nie ma najmniejszego sensu. Najważniejsze jest to, że na pewno są ludzie, którzy cię bardzo lubią i są ludzie, którym nigdy nie dogodzisz. Kurde, teraz pomyślałem o tym, czy nasz pryncypał Krzysztof Tanowski nas ogląda. Nie, bo on był u Jezuska w Rzymie. O, to piękne. No. A Jezusek nie w Betlejem? Nie, w Rzymie. W Rzymie to papieżyk. No, ale tam się pomodlić pojechał. A, to bardzo ładnie. Nie, żartuję, z Bońkiem się modlili. To pięknie dzisiaj z jego strony, ale kurde, straszna rzecz. On nie ogląda rzecz nas, powiedział, że nas nie ogląda, bo nie może spać wtedy. Jest nadpowodliwy wtedy. I po prostu, jak coś, Krzysztof, to serdecznie pozdrawiamy. Krzysztof, możemy ja ci wysyłać kołysankę. Słuchajcie, ale ja dzisiaj obudziłem się i dostałem wiadomość od kumpla na Facebooku. Tą całą listę tych numerów, co wyciekły. I tam Krzyśka numer był też. Straszne to jest. Cała lista wyciekła numerów celebrytów. No tam nie wiem, z 20 nazwisk. Ktoś wygrał te numery i robił spoofing, czyli podszywają się pod numery i z tych numerów jakby dzwonił do ciebie Stanowski, to nie, może nie być Stanowski, tylko ktoś pod jego numer się podszywa. A my nie, nasz nie wyciekł. Nasz nie, ale jest na przykład... co ciekawe, bo jest Krzysiek Stanowski, powiedzmy, tam jest, nie wiem, Arkadiusz Tańcula i Robert Biedroń. Ale to jest niefajne w ogóle. Ale sprawdziłem, nas tam nie ma. I tak pomyślałem, teraz zobaczymy na kubku i tak... Że... No bez sensu w ogóle. Sprawdziłem, no to jego numer. No przecież Krzysiek nie będzie zmieniał numeru teraz, prawda? No myślę, że nie ma innego wyjścia, no teraz, no co by zrobił. No to jest ogólnie dziś dostępne na wiesz. No tak, po nocy będą dzwoniły fanki Krzyśka. No, fanki Krzyśka albo ci, którzy go nie lubią. A myślę, że tacy też mogą być. No. Niewielu, ale... Niewielu, to jest taka tylko... Ale przynajmniej dwie babki. Kingarusin, dwie będzie do niego dzwoniła po nocach, czujesz, jak będzie dzwoniła do niego? I to jedna będzie zza oceanu dzwoniła, to drogie połączenie. No, no. Z helikoptera może Kingarusin dzwoni. Właśnie, a propos, bo czekaj, bo tym, jak tam ten twój kolega, co ostatnio był u nas w programie w poranku, ten zwariowany dziennikarz. Wywiad z tobą zrobił? Damian Glinka, tak. No Damian i oczywiście Glinka. Jak zwykle, co? Awantura w internecie, widziałeś tak? To? Nie, a jest ten wywiad już? No jest, ale tam... Coś mądrego powiedziałaś? Palnęłaś coś? Co zrobiłeś? Ja zawsze mówię mądre rzeczy, ale czasami coś po prostu powiem tak od serca. Co powiedziałaś? Kurczę, no i dupa wyszła, no. Co powiedziałaś? Wyszło tak, że Damian mnie zapytał o to, co myślę o Kasi Cichopek. No to no powiedziałam, co? Że jest słodko pierdząca i że jej nigdy nie oglądałam, bo mnie drażni. No i... I wszystkie włącznie rano jadę i słucham w teściowej samochodzie, bo mi pożyczyła, dziękuję mamusiu. Po prostu jadę w jej samochodzie i słyszę w RMF-ie. Gościelska, pojechała Cichopek, miażdży Cichopek. Ja... O, ale ją zmiażdżyłaś. No bo ja tylko powiedziałam, że jest słodko pierdząca. No to wszyscy tak mówią o niej, że... No właśnie, a całe media piszą, jak piszesz Gościelska z ostatnich paru dni, to kurczę... Tak leciało, aż słuchaj, się bałam Monika, z domu wyjść. Się ciesz, że nie piszę o czego innego. No nie, no takie rzeczy... Wiesz czego? Czego? No ano, tego nie mówiłaś. No. To by było grubo. W ogóle chciałam powiedzieć, moi drodzy, nie mów o tym. Uważajcie, jak wychodzicie na miasto. Tak? Tak, bądźcie dziewczynki ostrożne, bo to naprawdę licho nie śpi. Licho nie śpi. Tak to chciałam powiedzieć. Czy mamy jakiś telefon może do studia? Przerwijmy te opowieści o Kasi Cichopek. Halo, halo. Słuchajcie, a w ogóle ta ciekawa Cichopek, ona się jeszcze prowadza z tym... Tak, ona się z nim prowadza. On... Że jest kim? Tak. O. No. Halo, halo. Dobry wieczór, z kim mamy przyjemność? Witam, Robert ponownie jeszcze raz. Udało Robert, mi się. Ty coś za dużego farta masz. Robert. No,
Nie, no nie za dużego, bo poprzedni razem ani razu się nie dodzwoniłem, a dzisiaj dwa razy, no to... No to zawsze to jest coś. Tak, mam jeszcze jedno pytanie, Jacek, do ciebie. Będzie jakiś dedykowany merch do Vox Veritatis? Będzie, pracujemy nad tym. Mamy już logo, jesteśmy bliscy szaty graficznej, więc to niewiele nas do tego dzieli. Ale będzie. Ale kurde, to miło, że o to pytasz. W ogóle miło, jak... Tak, tak, no ja czekam już na tą płytę. Słuchaj, nie będę tutaj gadał tego, co wiesz, co z reguły się mówi w tej sytuacji, o, jest na co czekać, fajnie, tak. Zaskoczę was, moi fani. Postanowiłem nie mówić takich rzeczy, ponieważ tak wiele osób postawiło na mnie krzyżyk, a potem będą mi po prostu stawiali krzyże i pomniki. To jest co podejście. No, no tak. Więc mordo, jak będzie merch, to pamiętaj, ja i tak będę go najpierw na sobie tutaj, więc tu go zobaczysz. No właśnie te wszystkie czapki też właśnie były wcześniej i tylko czekałem, aż się na NWJ cię pojawią. Słuchaj, to jeszcze zdradzę tajemnicę, że w tym tygodniu pojawi się też, może w tym tygodniu pojawi się preorder na ten hokejowy jersey, który miałem też tutaj. O. Ponieważ zrobiliśmy już na niego czapkę dedykowaną, zrobimy zdjęcia w tym tygodniu i limitowana ilość, nie powiem ile, ale będzie z personalizacją na plecach. Nie są to tanie rzeczy, ale naprawdę profesjonalnie zrobione. I tyle na ten temat. Nie mogę za dużo mówić o swoich... Wiecie, bo mi też jest głupio, żebyśmy mieli tego świadomość. Tak. Jest mi czasami głupio tutaj mówić o rzeczach moich takich prywatnych, reklamować siebie za bardzo, wiecie, o co chodzi. No trochę kicha, bo jestem u Krzyśka w kanale i tak, wiecie, no prywata. Tak. Dlatego uważajcie. Teraz wam coś powiem. To jest dopiero prywata. No, uważaj. Proszę. Patrz to. Patrzę w kamerę. No. Już niedługo. Very soon, raz w tygodniu, Telenovela Live na YouTubie w czwartki wieczorem. Co wy na to? Będziesz robił? Będę robił. Ja to się zajebiście. Specjalnie dla tych moich fanów, którzy chcą wiedzieć więcej, co się dzieje u nas, oraz znać moje zdanie na konkretne sprawy, o których tutaj nie mówimy. A jakieś telefony będą też? Słuchaj, do tego też dojdziemy. Myślę, że w pierwszych strzałach nie będzie telefonów, ale pracujemy już nad sprzętem, jest pozamawiany. Czy ja mogę zostać dekoracją? Pracujemy nad aranżacją studia, a dalej to już nikt nas nie zatrzyma. Będziemy sobie robić nasze live'y o naszych sprawach WJNWJ, komentować sytuację w rapie, w showbiznesie i rzeczach, które, no wiecie o czym, nie o wszystkim możemy mówić w poranku. No tak. Nie wszystkie tematy tu można poruszać, ale nazwa będzie, już ci piszę, Telenovela Live. O, Telenovela Live. Fajne. Tak się będzie nazywało i powiem wam już niedługo, kiedy to będzie, ale to będzie w czwartki wieczorami, żebym jeszcze mógł na piątek wstać na poranek. Tak to widzę. Tak, no i super inicjatywa. Dobra, ja uciekam, bo Buxton się odpali też z live'em. Buxton ma live'a? Buxton ma live'a, tak. No kurde, ty, żeby tylko jest. Dał... No ten, no Boxdel. Żeby o Jezu, dał, tam to jest jakiś żeby drama. Żeby dał ten, żeby zachował transmisję, żeby ale co tam wracając, w ogóle się dzieje, w ogóle... Dlatego właśnie idę, żeby nie skasować. Dobra, mordo, grubo, to ogląda jakby co, to potem opowiesz, nie? Ty, a tam jest w ogóle pewnie. Jakiś... tam jest jakiś, kurczę, dramat w ogóle, ty wiesz? No ja wiem, ja to ale obserwuję. Ja ci powiem, taką pigułeczkę tam sobie ogarnęłam, prawda? Bo nie chcę mi się kompilację. Tak, nie chcę mi się po prostu tej durnoty do końca słuchać. I teraz wytłumacz mi jedną rzecz. Czy to jest jakieś porwanie się z motyką na słońce, czy to jest odgrzewanie, czy to jest po prostu siła, silna potrzeba jakiegoś fejmu, czy po prostu, co to jest? Bo... Potrzeba fejmu, to dobrze powiedziane. Ale wytłumacz mi jedną rzecz. Najpierw pracują. Potem go przywracają do tego fejmu, prawda? Potem ten jest zły. Tamten prosi tego, żeby go nie zniszczył. Potem jedzie na tego... tego tam... Twardęgę? Muskowego, co mieszka tam... Gole. Tak. Swojego przyjaciela i wspólnika. Ale to chyba nie jest jego przyjaciel, skoro na niego ciśnie. No już, no chyba znowu jest już. A jak to? Przecież ostatnio go wycisnął. Ale potem już dzwoni do siebie. No to jest dynamiczna sytuacja, no. Ale generalnie summa summarum, to o co w tym bałaganie chodzi? Po prostu, bo to jest chore i moim zdaniem... Myślę, że finalnie chodzi o pieniądze. Czyli żeby był fejm lepszym fejmem? Żeby miał jeszcze większą oglądalność? Nie, generalnie, no wiesz... Nie chcę nikogo oceniać, bo nie znam tych ludzi. Wiem, ale czy chciałbyś się przyjaźnić, tak? Ja po prostu nie kumam jednej rzeczy. Znaczy, wydaje mi się, że
masz rację, że nie wiadomo, o co chodzi w tej aferze już, bo teraz to już jest, chodzi po tej Pandorze, już nie chodzi o tą Pandorę, tylko że w tej Pandorze ten nie powiedział o tym, a ten powiedział, ten 3 razy zmieniał front, 3 razy się przyznał, że kłamał, to już w ogóle jest abstrakcja. Ja nie kłamam tylko jednej rzeczy tam, powiem wam szczerze, nie? Ci faceci mają taki hajs na kontach. Naprawdę dla dobra sprawy, dla dobra tego internetu, dla dobra tych ludzi, na którym zależy, bo gadka, że oni tam są, bo oni to dla swoich fanów robią, to mnie nie przekonuje. Oni naprawdę mogliby sobie darować na rok, dwa, żyć sobie z tych pieniędzy, nic nie robić, siedzieć na jakiejś wyspie, mieć wywalone i sobie potem ewentualnie wrócić. A oni są, moim zdaniem, uzależnieni już od tego. Ale wiesz, co jest oni są uzależnieni od tego. W tym wszystkim, że kobiety mogą się tak kłócić. Kobiety. I teraz ale dobra, ty, ale w ogóle przemyślcie tą sytuację. To jest abstrakcja tej sytuacji. Jeden puszcza w filmie, że nagrywa, że słychać, że jeden dzwoni z telefonu, drugi mówi, czyli nagrywanie tak. Jest tutaj, a drugi tak nie było i puszcza tą samą rozmowę. Czyli oni jak do siebie dzwonią, to oni od razu się w nagrywanie włączają. No. W tym świecie bez nagrywania, ja myślałem, że rap polega na nagrywaniu, ale to jednak tak nie jest. No ale teraz zobacz, nie masz wrażenia, że jest to taki bardziej, takie sytuacje, to są bardziej kobiece, bo ja sobie przykład wyobrażam, że ten Boksel był Bożenką, Gola był Grażynką, Wardęga był Wiesią i to inaczej jakby to kobiety siedziały i tam jedna na drugą, nagrałam cię, a ty. To jest takie babskie koło gospodyń wiejskich. Dobra, dla mnie oni. Bez przesady. Ale tak to wygląda. Bo jaki facet się kłóci tak, no. To robią, to nakręcają tą koniunkturę. Ale poczekaj, poczekaj. Mówisz o świecie, w którym facet załatwia sprawę z drugim facetem po męsku, waląc się po ryjach. Tak. A nie nagrywać. No ale oni są już ten etap mają za sobą i teraz po prostu zatwierdzają to w inny sposób. No ale jeżeli... Ja myślałem przez chwilę, że to zmierza do tego, że będzie walka Boks del Gola. Mhm. Ale nie, chyba nie będzie takiej walki. Może będą się wszyscy tam trzech, czterech tłukli. Nie wiem, no w każdym razie ten serial trwa, a my skromni widzowie sobie toczymy z tego bekę i patrzymy na to z boku i jest fajnie. Ale właśnie, i czy, jak to o nas świadczy? Jak się kompromitują, pogrążają. O nas? No. Ja bardzo lubię Guilty Pleasure i nie oglądam naszych powtórek, oglądam sobie ich live'y. Ale to jest, wiesz, że to jest, ja też to oglądałam jakby, tylko nie całości, tak? Tylko to takie pigułeczki. I powiem wam, państwu i tobie, że to jest marnowanie czasu naszego. Słuchaj, ale przecież nikt cię nie zmusza, żeby to oglądać. Ja wiem i to właśnie najgorsze jest. Sama chcesz to oglądać. No właśnie. No tak chcesz, no to... I oni to wiedzą, że my chcemy, my się tak nagrywają. No ale proszę cię, no daj się im bawić, no w takim razie. Nie wiem, ale po prostu... Mnie to w jakiś sposób cieszy. Gdzieś tam się robią wakaty na tym rynku i już. Przykro to jest. Potem miejsca dla nowych twarzy. A można sobie to obserwować, bawić się tym i patrzeć, no. I już. Czasami zaśpiewać piosenkę, jak to my kolejnik. Czy mamy jakaś droga reżyserko telefon? Pamiętajcie, że cały czas możecie wysyłać maile do nas do studia na 022@kanał0.pl i oczywiście możecie do nas również dzwonić. Cały czas do studia, za chwilę pojawi się numer. Mam straszny problem z zapamiętaniem tego numeru. Nie wiem dlaczego. Mam, 22 10 32 0 0 0. Halo, halo, czy mamy kogoś na linii u nas w studio? Dobry wieczór. Halo, halo. Halo, z kim mamy przyjemność? Halo, dobry wieczór, Jasiek z Łodzi z tej strony. Jasiek z Łodzi. Tak, właśnie mam pytanie trochę też w kategorii aferki i show business i rap. Oho. Właśnie chciałem zapytać, czy słyszeliście, a jeśli tak, to co sądzicie, o całej aferze z P. Diddym, tudzież Puff Daddym. Kurde, mordo, właśnie, tam dawaj, weź ty mi... Tam coś się wydarzyło. Weź ty mi opowiedz, bo gadałem ostatnio z Sermichem i mówię, Miku, weź mi wytłumacz, bo ja się trochę pogubiłem, nie wiem, o co tam chodzi. I, znaczy, generalnie słyszałem, że Asher i Justin Bieber bywali, ale no, nie wiem, tak, czy tam tak, pękło tak. Pupu, czy nie pękło pupu. Słuchaj, przede wszystkim z tego, co pękło, to słyszałem najbardziej o Meek Millu. I właśnie to nie, o tym mi nie mówię, to przeraża mi. Michu wysłał jakieś takie wideo z audio, ja audio, nie chcę. Audio. Nie, mordo, ja nie chcę w to wierzyć, to jest AI, nie może. Wczoraj
wczoraj to ziomką pokazałem i też, ale bo ogólnie to mój instagramowy cały, że tak powiem, feed, to aż pęka w szwach od teraz tej całej afery. Ja wiem o tym, wszystkie mądre to... głowy, no. Ja też to widzę, tylko nie mów mi, że Mick Mill pękło pupu z Puff Daddy'm. Ja nie chcę tego wiedzieć. Słuchaj, to może być wszystko AI, audio, tak możemy wierzyć, ale ogólnie no to sprawa jest ciekawa i tam, wiesz, wyskakują jakieś teksty, na przykład Notoriusa, o, nawet nie będę przytaczał na antenie, jak tam sobie poklikasz pewnie na Instagramie, to ci szybko podrzuci algorytm to wszystko, ale no... Ciekawe, i teraz najechali mu na chatę, słyszałem, że Katie ma zeznawać przeciwko niemu. Nie, no to jest mocne, a wiemy, gdzie jest, bo ja widziałem ostatnio zdjęcia, że on wcale, znaczy, że on jest gdzieś tam w Miami, nie? Czy tam... Czy no właśnie, to jest dla mnie najciekawsze, bo o tym akurat nic nie wiadomo, gdzie on teraz jest. Ja widziałem, jest gdzie jest zdjęcie, bo on na rowerze sobie nawet... jeździł ten, bo ten samolot jego wylądował tam gdzieś na tej wyspie, na tej jednej z wysp, ale to pusty samolot wylądował, on nie wysiadł no, z niego. No, może Webstina. Więc kurde, ale nie chcesz mi chyba powiedzieć, Mordziu, że Notorious B.I.G. też był zamieszany w to pękanie pupu. Notorious B.I.G. nawijał teksty bardzo nieprzyzwoite o jakimś swoim ziomku, który robi bardzo nieprzyzwoite rzeczy, serio, bo to już nawet nie chodzi o innych jakichś tam typów, nie, nawet nie chcę przytaczać. No, ale koniec końców, no widziałeś te filmiki z Bieberem i tak dalej, no już jakieś tam z Dasherem stawki, no straszne rzeczy, straszne rzeczy. No straszne rzeczy, rzeczy, no nie, no... Właśnie liczyłem, że jakoś może sam będziesz miał okazję albo możliwość coś więcej. Nie no, mordo, powiedzieć. Po prostu powiem ci szczerze, no. Tak mam nadzieję, że do Polski nie docierają te matki P. Diddy'ego. A nie, na przykład no. Filmik, jak tam wiesz, Mike Tyson odkłada mu na wywiadzie rękę, która tam wędruje gdzieś blisko niego, no. Nie, tylko żeby się nie okazało. Nie no, wiesz co, ten Mick Mill mnie przeraził w tym, no bo jakby... No wiesz, ja bardzo jestem... No to nie słuchaj tego nawet, bo... Ja się boję słuchać Mick Milla, teraz ja tak bardzo lubię słuchanie. Rzeczywiste. Ten polski grajdo to nie jest jednak taki kolorowy. No dobra, ale nie dywagujmy tylko nad polskimi mackami tego, tak. Bo... Ktoś napisał właśnie na... Ja trasie, myślę, że coś tam mogłoby być na rzeczy w Polsce że też. Na następnym fejmie będę walczyła z Cichopek. Ty? No. Oj. Rozniosłabym Kaśkę. Szykujcie klatkę dla Moniki Goździarskiej. Nie, ona jest za nim. Dobra, ale będziemy monitorować sprawę Puff Daddy'ego, to jest. Tak, wiesz. Właśnie, o to mi chodzi, żebyśmy trzymali rękę na pulsie, bo... Ty, ale ty go na pulsie! Bardzo dużego zakresu lat, od nawet, no tak, bardzo, od Tupaka aż po teraz, więc... Ale co, Tupaka też walił? Podobno był zakochany, tylko tyle słyszałem. Zakochany w Tupaku, no nie. Tak, nieszczęśliwe. Ja no w każdym razie wiesz, no chodzi o to, ilu raperów wyszło spod jego skrzydła i artystów, i piosenkarzy. Nie, i również no weź, od bardzo młodego to teraz wieku. Nie dziwne, że ten Mace się tam zawinął i na Pastora poszedł, no. Tak, i tam jeszcze ci, którzy godzą się założyć sukienkę i nie, jakaś druga cała sprawa do sesji zdjęciowej, no nie wiem. Nie. Nieważne, pozdrawiam gorąco. Słuchaj, no w każdym razie Parada Wolności no. W Nowym Jorku bez Puff Daddy'ego byłaby ciekawa, no. No właśnie, nie wiem, czy ten Puff Daddy tak wolność czy poważnie. No nie, no to równości, bo już wolności to chyba nie będzie tam. No tam tylko tak. No cóż, mogę powiedzieć, R. Kelly zaciera ręce w celi, no. No właśnie czekam na dokument przede wszystkim o P. Diddy'im. No, ciekawe, mam nadzieję, że słuchaj, jakby były jakieś, jakby były jakieś takie produkcje, wiesz, youtuberskie, amatorskie, czy półprofesjonalne, podsyłaj mi na Instasiu, chętnie rzucę okiem, tylko... Kurde, dobra, tylko no, bez, mogę ci bez anusa Mick Milla, no błagam. Nie, takie będzie filtrowanie, spoko. Bo naprawdę, powiem ci, jak mi Miku to wysłał, to mówię, no nie, wszystko, ale nie Mick Mill, no, nie zgadzam się. Tak naprawdę to było pierwsze, od tego w ogóle zaczęły mi się chyba te cała seria i potem to na ten cały najazd na chatę i tak dalej, no nieważne. Aj. Miejmy po prostu na uwadze takie rzeczy. Tak jest. Pozdrawiamy cię serdecznie. Ale żeś wjechał na banie. No wjechał, dzięki. No. Takie, ty, ale wiesz co? To jest nierealne to jest. Puff Daddy. No. Świat się kończy, wiesz? Świat się kończy, naprawdę, bo... nie, no to jest... W tej Ameryce to się ludziom w dupach powywracało. W rzeczy samej. W dupach się ludziom powywracało. Już wolę wkładać palec w kulę w Polsce. W
studiu Krzysztofa Stanowskiego. No. Ajajajajaj. No ale taka prawda, no. Daj jakiś mail tak dla wyrównania. A może jakiś telefon, halo, halo, dzień dobry, dobry wieczór. Odbierzemy jeden, no. Halo. Dobry wieczór. Ja mam na imię Grażyna, ale wszyscy się do mnie zwracają Graszka i wolę takie zdrobnienie. I mam do was pytanie, bo jako osoby publiczne na pewno występowaliście w dużej ilości programów telewizyjnych i zastanawia mnie to, jak na przestrzeni lat z waszej perspektywy zmieniło się to od strony produkcyjnej. Zainteresowało mnie to, bo nie ma za bardzo informacji o tym w internecie, takich opinii ludzi, którzy występowali w programach telewizyjnych. Chciałabym wiedzieć, jakie są zalety teraz, a jakie były kiedyś, jeżeli możecie się tym ze mną podzielić. Jak się zmieniła telewizja od Zaplecia Utaj? Tak. Słuchaj, no kurde, to ja ci mogę powiedzieć tak. Zgadaliśmy to kiedyś. Jak robiłem program Bezele, to było na początku lat 2000, który można by dzisiaj przyjąć, że to był internet puszczony w telewizji, YouTube w telewizji, to nagrywaliśmy to na kasetach DVCam, kamerami Sony, które wtedy kosztowały bardzo dużo pieniędzy. Dzisiaj za grosze można je kupić, ale to postęp technologiczny. W każdym razie program ten był montowany i wysyłany z Polski do Niemiec, für Deutschland, do niemieckiej Wiwy via łącze satelitarne w ogóle. Nie wiem, o co chodzi. I to jest jedna rzecz. Ale kiedy pracowałem w telewizji TVN Turbo, to tam była taka historia, że nagrywaliśmy na wiele kamer i te kamery nie miały synchronizacji. Tak. I trzeba było klasnąć. I w moim zdaniem postęp cywilizacyjny jest taki, że teraz już nie trzeba klasnąć. No teraz tak naprawdę włączamy, jesteśmy na żywo. Tak? No i tam wiesz, różnych produkcyjnych duperei było dużo. Myślę, że system zapisu i system jakości jest nieporównywalnie lepszy. I to, co wydawało się kiedyś high-tech, to dzisiaj mamy lepsze sprzęty w telefonie. No tak, montaż. Inaczej, o, myślę, że telewizję sprzed 20 lat można by robić tymi telefonami śmiało na wyższym poziomie. Oczywiście. iPhone 15 myślę byłby lepszy niż beta kamera. Tak to w sensie, czy jest przyjemniejsza praca przy aktualnym produkcji, czy... Wiesz co? Bardziej lekka może. Myślę, że na pewno jest przyjemniejsza praca, ponieważ ludzie, którzy tworzyli telewizję 20 lat temu, ja mówię tutaj telewizję, to bez ale to się nie liczy, ale telewizję, wiesz, TVN, MTV, Polsat. To ci ludzie, którzy robili tą telewizję, to oni stwarzają atmosferę, że my tam przychodzimy do jakiegoś lepszego świata, tak. Że oni są, nie wiadomo, oni są ludźmi z telewizji. Tak. A dzisiaj każdy z nas może być człowiekiem z telewizji, a tamci już nie są z ludźmi z telewizji. Najlepszy przykład to był taki też TVN Turbo, jak przyszli zatrudnili dźwiękowców z TVP. Bo nie wiem, czemu oni w dwójkę byli, zawsze był asystent, nie? I oni, co było ujęcie, nie? Tam ze mną, to oni, oj, muszę iść po kota do mikrofonu znaleźć, coś. Ty, po 15 razie to już nie byli w stanie wrócić, bo oni cały czas chodzili i walili wódę tam. Prawda jest. Ludzie telewizji kiedyś, to była taka elita, że oni po prostu dzwonili po szyi i nie tylko strasznie. I wszyscy mieli poczucie, że oni są wszyscy wyjątkowymi, najważniejszymi ludźmi. Kiedyś był taki mit, że o, znam kogoś z telewizji. Tak. To jest w ogóle... On pracuje w telewizji. On pracuje w telewizji, tak. Z kimś, wiesz. Tak. Dzisiaj to wiesz, umówmy tak, się. Tak, także dużo się zmieniło i przede wszystkim... Atmosfera pracy teraz jest moim zdaniem dużo lepsza niż wtedy, bo nie ma wokół nas tych takich bufoniastych ludzi, którzy myślą, że zjedli wszystkie rozumy i są jakimiś lepszymi ludźmi. To prawda, jakiś prezenter, dziennikarz, w ogóle to był taki jak bożystrze, prawda? A poza tym, też umówmy się, dzisiaj, żeby być po tej stronie kamery, no nie trzeba się zbytnio tam w życiu napracować. Ale żeby tutaj też być, to też trzeba coś robić. Ja nie mówię, prawda? Że akurat w tym miejscu, no. No ale w ogóle tak jest. No, wiesz. Tak naprawdę dzisiaj może odpalić kiedyś, telefon. I kiedyś też fakt, że się jest w telewizji, tak. Że ma się szansę wystąpić przed kamerą. To była taka nobilitacja. Mama z babcią, to wnuniu będzie tak. W telewizji. I nagrywali wszystko. A teraz wiesz, po prostu dzisiaj telewizja nie jest tak istotna i wiesz, bardziej to, że jesteś w internecie jest ważne. To prawda. Mam jeszcze pytanie do pani Moniki, bo ja tak w zasadzie to głównie do niej dzwoniłam, bo ja jestem igarką wielu lat. Pamiętam, jak kiedyś gotowałam w Masterchef, jak byłam jeszcze mała i bardzo mi się tam spodobała. I od tamtej pory co jakiś czas gdzieś przeglądałam sobie
jej postać w internecie i w telewizji. Właśnie chciałabym zapytać z perspektywy byłej prezenterki, bo wiem, że była pani przez chwilę prezenterką. Jaka jest różnica pomiędzy byciem prezenterką w telewizji, a byciem prezenterką w internecie? Bo nie widzę nigdzie żadnych opinii na ten temat, tak żeby ktoś to porównał, więc nie widzę też innej osoby, którą mogłabym o to zapytać, dlatego bardzo mi zależy na pani odpowiedzi. Na pewno jest różnica taka, że masz dostęp do ludzi, czyli ten czat, który jest, prawda, który nas jakby jesteśmy bezpośrednio połączeni z ludźmi z telewizji, wchodzisz do telewizji, nagrywasz program, wychodzisz i nie masz styczności ze społeczeństwem, który jest twoim odbiorcą, więc to jest chyba główna taka różnica. Poza tym mam wrażenie, że w telewizjach są większe zasady, których ja nie lubię respektować. Nie no, w telewizji nie było czatu, ale była taka akcja, jak program w ogóle, wiesz, mało który program był na żywo. Tak. Bo produkcja telewizyjna na żywo łączy się z bardzo dużym obciążeniem stresu psychologicznego dla produkujących, tak. No bo oni wiedzą, dla wydawców. Czy ktoś coś odwali po drodze, nie? Tak. Na przykład jak rzuciłem głupie hasło na festiwalu w Opolu, że ja wam pokażę teraz dobre jajca, to oni... Słabo, no, na ucho było słabo. I robili wszystko, żeby ten mój występ się nie odbył, bo oni uwierzyli, że coś się wydarzy. Natomiast była taka koncepcja zamiast czatu, no to wyślij SMS-em, tak, i tam na pasku leciało. Na pasku. Ale to było moderowane. Natomiast wiesz, teraz no my tutaj mamy bardzo dużo, my w sumie robimy tylko na żywo. Tak. Więc, a wydarzenia na paskach były prawdziwe, czy były pisane? Wydaje mi się, że część była pisana. Pisana, no bo wiesz, myślę, że ludzie pisali sami z siebie rzeczy, które na tym pasku by nie mogły pójść. A moderacja taka czatu na YouTubie chyba... No nie wiem, jest możliwa, ale myślę, że tego nikt nie robi, bo tak szybko czasami to idzie, że to nie ma sensu. Bo tym ja nie czytam, to nie wiem, ale Monika mówi. Tak, ale ogólnie mogę ci powiedzieć, że wracam trochę do gotowania i będą na moim Instagramie filmiki z gotowania, bo ja jestem mistrzem gotowania. Ty byłaś nawet w Masterchefie? Tak, ja gotuję naprawdę, wiesz, to wiem, że to może wydać się teraz przetwarstwo. Ja się nauczyła gotować. Jeszcze raz? Bardzo mnie pani zainspirowała do tego, żebym ja się zaczęła uczyć gotować, bo widziałam, że na początku pani czuła się niepewnie bardzo, nie do końca wiedziała, co ze sobą zrobić, ale później jak pani machnęła i zaczęła chodzić po tych takich różnych spotkaniach, ja pamiętam, że pani występowała wtedy z jakimś kucharzem, nie pamiętam jego imienia, bo ja byłam wtedy dosyć mała. Takie moja nazwisko mama... Robert Sowa. Tak. Oj. To Sowa i przyjaciele, ta restauracja? Zainteresowała. Bardzo ci dziękuję. Na pewno wracam do gotowania i dwa razy w tygodniu fajne filmy będą właśnie kręcone z krótkimi przepisami, ponieważ ja to kocham i także czekam na sponsorów przypraw. Naprawdę? Pozdrawiam cię serdecznie. I przeczytam maila. Buziaki, miło, że do nas zadzwoniłaś. Ale fajne pytania, prawda? Takie retoryczne, bardzo fajne. Także jak będę gotować, piszę dla ciebie, dla Natalii. Madzik pisze: hej, mówicie często tu o Tinderze, więc postanowiłam zasięgnąć waszej porady, bo czuję się, że jestem w sytuacji bez wyjścia. Mam chłopaka i konto na Tinderze. Wchodzę tam rzadko, w tajemnicy, w słabszych chwilach i w najgorszym wypadku wymieniam z kimś kilka zdań. Ostatnio zalogowałam się po jakimś roku i natknęłam się na dosyć dobrze rozbudowane konto mojego chłopaka, który, jak wynika z jego opisu, chętnie spotyka się z dziewczynami. Nie wiem, co zrobić, mam w głowie równie czarne scenariusze. Jak mu powiem o moim odkryciu, to wsypie się, to też się wsypie. Jak nie powiem, to będzie to trwać w nieskończoność. Ja zwariuję od moich domysłów. Jak wybrnąć z tej patowej sytuacji? Pomóżcie. Znaczy, w ogóle, co to za facet? Ja uważam, po pierwsze, ode mnie, jakbym, co ja miałabym zrobić? Powiedziała, że założyła Tindera, bo ktoś powiedział, że widział mojego faceta, założyłam sobie Tindera i cię wyszukałam i wiem, że masz, i wiem, że umawiasz się z dziewczynami, krótka piłka. Potem... Nie, no jak to, co zrobić? Zakładasz konto fejkowe. No, ona ma już. No i co, już się z nim umówiła? No nie, musisz się umówić ze własnym facetem, potem walisz go na łeb. Umawiasz się, walisz go na łeb. Na tubę od razu i tak. Już. W ogóle to nie, jak może twój facet, Jezus. Albo nie, wysyłasz koleżankę, której on nie zna. Tak. Ona z nim idzie, tylko musi być taka, wiesz, frywolna, bardziej uwolniona. Tak. Aranżujesz wszystko, wiesz, transmisja live. No. Z szafy. I normalnie, wiesz, na i normalnie go, na żywo. Na robocie go łapiesz na żywo. I kompromitacja. No ale zobacz, to jest jej facet, bo jeszcze może nie wiem, jak czy... to jeszcze jest twój facet, to już w ogóle nie kumam cię. Co ty z nim robisz? Nie, no w ogóle pognaj chłopa, no.
pognaj chłopa. Znaczy, nie namawiam cię do złego, żeby nie było. Jak do złego? No to gdzie? Nie, no ale w ogóle jak może mieć związek i może mieć Tindera? To jakiś oszołom w ogóle. Cię Jezusek do bram nie przyjmie. Bo ty jesteś grzesznik po prostu. No. Brzydki chłopak. Nie no. Wal go na łeb po prostu. Wal go po prostu na łeb w tubę i koniec. O. Niech hamuje pięty. Johnson. Nie wiem, jak ma na imię, ale trudno. Ale to jest, powiedz, skąd jest koszulka. O, koszulka. Widzisz, takiej koszulki nikt nie ma, ale będzie można ją mieć. Powiem to wszystko w najbliższym czasie. Wtedy Novella Live. Wtedy Novella Live. To jest koszulka... Julia pisze. To jest koszulka z metowem mechanicznym. Ale ty ją robiłeś sam, rozumiem. Ja i z Grywus, tak jest. To jest... Akurat... Czyli będziesz mogła mieć, Julio... Myślę, że to będzie w maju. Dla swojego chłopaka w maju koszulkę. Jeżeli ma urodziny od maja w górę, to będzie mógł ją mieć. Powiedziałam, że niedługo ma urodziny. No to niedługo, powstrzymaj się. No powiedz, że dostanie prezent później, po prostu. Ale widzisz, cieszy mnie, że ktoś to dostrzega, to jest bardzo miłe. W zeszłym roku zrobiliśmy testy. Ale to fajne. I miałem je parę razy na sobie i wszystkie zostały dostrzeżone, to mnie bardzo cieszy. No, dajcie jakiś telefon. Poczekaj, bo mamy tu wiadomość z reżyserki. Poczekaj, Damian pisze. Opcja jest tego typu. Jest jedna dziewczyna, z którą znam się już x lat. Znamy się jak łyse konie. Zawsze do mnie pisze i jak ma jakiś problem. Zawsze jestem tym frajerem na telefon. Problem jest taki, że ja nie chcę być tylko kolegą, przyjacielem. Trochę nie wiem, co zrobić. Jest najważniejszą osobą w moim życiu i nie wyobrażam sobie, żeby znikła. Jednocześnie mam zamiar spełnić moją ostatnią obietnicę, którą jej dałem, pocałować, skasować numer i odejść w swoją stronę. Ja mam do ciebie propozycję. Ja bym to zrobiła. Ja bym po prostu czarno na białym poszła i powiedziała, słuchaj, jestem zakochany, rani mnie ta sytuacja, chcę spróbować, jesteś gotowa, nie jestem w stanie twoich opowiastek znosić, twoich historii, bo jestem w tobie po prostu zakochany. Uważam, bo ja uważam, że ludzie sobie komplikują sami sytuację, proste słowa. Czy mi się wydaje, że jeżeli oni są na takiej relacji przyjacielskiej i ona tego nie widzi, no to ona z jakąś tempą odziną, no. Albo to po prostu gra na czas. No jak możesz być w relacji przyjacielskiej i czegoś takiego nie zauważyć, no? No przecież to głupim trzeba być. A może ona po prostu jest... No właśnie, no to co może być? Co tempą dzidą. No nie, no wydaje mi się, że albo go bierze na przeciekanie, albo... No jak nie widzi... No nie, no musisz z nią, Damian, porozmawiać i koniec. Na pewno nie ma co się męczyć w takiej sytuacji, bo to jest, wiesz... No? Jak będziesz jej doradzał, miał doradzać, tam jeszcze ona ci będzie opowiadać jakiś swoich podbojek, to wszystko można się wychuśtać, chłopie. Weźcie, włączcie naszą kuciapkę. Posłuchajmy trochę muzyki, bo tak po prostu... Podchlapajka kuciapki, znalazłam klapki oraz świeże majtki. I na dwa. Fajnie jest, bo pachnę żyj i pachnę bez. Ludzie to mają naprawdę. Pachnie bez, a oni jadą, jadą w kanale zero, lecą taki dwoje. Krzysiek się załamie. Świecą, jadą. Zero, Krzysiek dwa, nas dwa, nie ogląda, jest w Rzymie. Lecą, tele plus gościaska serca uleczą. Oj! Jakie ładne to, no. Ja dostałem wiadomość, że Krzysiek ma jutro poranek, to mógł wrócić, może nas oglądać. Nie, Krzysiek nie ogląda, jak ma poranek, to nie ogląda. On mówi, że nie ogląda, bo on spać nie może, bo my po prostu nie dajemy mu spać. Rano ogląda, jak jedzie do pracy. Ja też szanuję Monikę. Krzysztof, pozdrawiamy cię, życzymy szanuję cię za wiele rzeczy, Monika. Naprawdę i bardzo cię lubię. Zapewniam cię o tym za każdym razem, bo to prawda. Ale ja jedno z rzeczy, które w tobie cenię, to jest ten taki szalony optymizm, że ty wiesz, że on nas nie ogląda z tego powodu. No, bo on naprawdę powiedział. Ale może on wtedy nie może spać, nie dlatego, że... Nie, on po prostu powiedział, że my się ciągle śmiejemy, wygłupiamy się i w ogóle on nie może potem zasnąć. On jest jej poważny i nie lubi się śmiać. Nie, no ale nie w nocy, jak... Nie bawią go na serze. Słuchaj, jak ja wstaję, nie sądzę, jakby nam się, jakby się nie podobało, to by nas dawno już stąd zdjął. Tak? Zabrałby te krzesła i powiedział, idźcie w paszła wąt, brzydkie wy, Tedyśki i Goździalski. Paszli! No, żeby nas tylko nie wywalił na zbity pysk za to. Za co? No... Że mówimy, że nie może nas obejrzeć? Za to jacy jesteśmy. Krzysztof, ty nas nie wyrzucaj, bo my jesteśmy bardzo porządni, plus 20. Tak. Ja przypominam telefon do studia, 10, 10, 32, 000. O, dobrze powiedziałem, widzisz? Zostaw kulę. Zatrzymaj kulę, rusz ziemię. Kobieta Kopernik, słuchajcie. Tak, nie zatrzymałam ją. Nic się nie dalibyście jeszcze jakiś telefon. Ktoś tak, dajcie telefon. Dobry wieczór. Coś pogadał z nami. Tu halo, cały halo. Czas szukam jakiegoś punktu zaczepienia wśród moich znajomych, ale tu a coś by napisali coś? No, mam zdjęcia mojego ziomka Strojaka. Nie będę ich pokazywał tutaj. Nie pokazuj takich rzeczy.
Ja mam z czatu, że będę się biła z Cichopek, no to wiemy. Lili Sketch ma dzisiaj urodziny 27. Pozdrawiamy i życzymy wszystkiego najlepszego. Co się tam ci napisali? Brzydkie co? Ja widzę mojego menadżera. Co mu się stało? Zasłabł? Nie, tak, zasłabł, no. Ale on tak na serio czy udawał teraz na tym zdjęciu? Nie, on na serio. On jest zwariowany? On jest bardzo zwariowany, tak. Jezu. Ale Monika, ja już powiedziałem już dawno, ja przyciągam tylko ludzi szalonych. Normalni się mnie... Ale bo to się nie da z ludźmi normalnymi, tak, wiesz? Ja mam wrażenie, że już ludzie w ogóle są nienormalni. To mnie cieszy akurat. Ja patrzę, to tutaj do mnie piszą. Ludzie normalni są nudni. Tak. Monia koło gospodyń wiejskich, nikt, kto ma normalne życie, wartości nie ogląda tego i nigdy nie oglądał, nawet żeby wiedzieć. Piszą o tym, jak on ma? Brandon? Jak on ma? Kto? No ten, Borys, Brandon. Borys? A, Buxton. Jaki Buxton? No, Boxdel. Boxdel, no. Boxdel i Gilon, tak? Jak on ma? Nie, Gil? Gilon to jest Karolina. Nie, Karolinka to jest Gilon. Wardenga, Gola. A, nie Gola, tylko myślałam, że Gil. Nie, on nie jest Gil. Mamy telefon. Halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Cześć, z kim mamy przyjemność? Paweł z Warszawy. Cześć, Paweł. Witam serdecznie. Cześć. Witamy cię serdecznie. No, teraz musisz coś powiedzieć. O, cześć, tak szybko się połączyłem? Tak, tak. Mówię. Jacek, witam was serdecznie. Witamy cię, smacznego. Chciałbym... Dziękuję. Przepraszam, bo nie sądziłem, że tak szybko się zadzwonię. A co jesz? Mam jedno pytanie. Mam Chińczyka. Zazdroszczę, zazdro. Mam jedno pytanie. Tak. Czy Mateusza odwiozłeś do domu? O, właśnie, ja Mateusza nie odwiozłem do domu. Mateusz, proszę ciebie, pojechał do studia. Aha, bo ja do niego próbuję się zadzwonić, a słyszałem, że ty mówiłeś, że zaginął. I nie wiem, czy mam jechać, czy to jest aż taka sytuacja, że mam do niego jechać i sprawdzić, czy on w ogóle jest w domu. Nie, Mateusz przed chwilą odezwał się do mnie, jest aktywny na Messengerze. Ale może ma ten stan, super. Kiedy nie chce odbierać telefonów, wiesz, i czuje się malutki pod kocykiem i udaje, że go nie ma. Aha, dobra, to wielkie dzięki. Proszę jeszcze do Moniki chciałem ci powiedzieć, że na początku byłem tak średnio nastawiony, że tak powiem, ale rozkręciłaś się mocno i naprawdę super prowadzisz ten program, jak i poranki. Dziękuję. Więc gratuluję, trzymajcie tak dalej i w ogóle Kanał Zero jest mega i niech się dalej rozwija. Dziękujemy ci bardzo, to bardzo miło. Boże, jak mi miło. No. A teraz ty powiedz coś miłego jeszcze? Poczekaj, ja ci powiem miłego, już ci mówię dokładnie, czy to będzie miłe, czy nie. To średnio miłe, bo Boxdela ogląda 3 razy więcej ludzi niż nas. Naprawdę? Ale my jesteśmy w Kanale Zero i przebiliśmy po prostu... Mega. O. Widzisz Kanał Zero. I my jesteśmy Kanałem Zero, a nie tym Bobkiem, jak on tam był, Gzelkiem. Brandon. Tak? Brandonem. My nie jesteśmy Brandonem, jesteśmy poważna telewizja. Nad nami jest Krajowa Rada Radiofonii, nad nami jest Krzysztof Stanowski. A nie jakiś tam pirdypały z internetu. Daj spokój w ogóle. I naprawdę oglądasz go, czy teraz trzeba nie, to oglądasz? Nie, teraz oglądam nas. To I my. Co piszą? Że jesteśmy fajni Brandon. Ja co myślisz o tradycyjnym śląskim myciu pleców. A jaki jest tradycyjny? Nie wiem, jakie to jest tradycyjne. Poczekaj, jakie jest tradycyjne mycie pleców? No nie wiem właśnie. Śląskie. To musi być jakieś, wiesz, nie wiem, z węgla, żeby się tam po kopalni, po szychcie, żeby się... Szoru, może takie. Oczulać. Może jakieś, może stopami? Może coś? Nie wiem. Ale w każdym razie, naprawdę Brandona ogląda tyle ludzi? No 15 tysięcy, a nas 5. No ale słuchaj, jest 24, no prawie, no. No. Tylko, że nas potem zamkniemy szafę na 100 tysiącach, wiesz? No albo Buxton zamknie na jeszcze więcej. Tylko, że oni są głupi, a my mądrzy. Chciałam ci powiedzieć, że zgłosili mi film. Za co? Na TikToku, ten co nagraliśmy, co tak zrobiłeś, tak sobie... Pamiętasz? No, rano. Że co zgłosili? Że jak potrzebuję wsparcia psychicznego dla ciebie, to żebym napisała, naprawdę, przysięgam ci. Naprawdę? Zrobili, zgłosili, odwołanie złożyłam, że tam się nikt nie chce nic, pif, paf. Że tam jest... A, że ja się chciałem odstrzelić. Tak, tak. Nie, rozumiesz? Nie. Jak ten tik. A jak nie, z gołymi to... dupami pokazują brazylijską depilację, to nikogo ja nie blokują. Tak, brazylijska depilacja? No widziałam tam raz.
Anusa? I właśnie wczoraj... To jest ten zabieg, co robiła, a nie, ona Natalia Siwiec wybielała. Wybielała odbyt. Ale słuchaj, ja wczoraj miałam ten temat z dziewczynami na obiedzie. I teraz... Jak wybielanie odbytu, a nie, Natalia Siwiec? Nie. Mieliśmy na obiedzie, na kolacji, przepraszam, temat brazylijskiego bikini. Drogą, ciekawe, czy jej się ściemnia do tego czasu, czy cały czas ma wybielony. Czy to permanentnie wybielany odbyt był? Natalii Siwiec? Bo to parę lat minęło, nie? Czy tak po takim zabiegu to czernieje, czy brązowieje, czy tam... No nie wiem, no. Zmarszczki pewnie się robią. To... No zmarszczki, to stara dupa, no. No. W każdym razie rozmawialiśmy o tym właśnie brazylijskim bikini, tego depilacji, tak? O, i nawet pani jiu-jitsu brazylijskie. Słuchaj, no i nawet kelnerka mówi, że ona też tam chodzi, mówi, że kobieta jej tam robi, wiesz, tam jakiś tego... Ja bym na przykład nie byłabym w stanie pójść. Na depilację? No. No i... Brazylijską. Wiesz, jak wygląda brazylijska? No nie wiem, jak wygląda brazylijska. No musisz wypiąć tyłek do góry. Do ona góry? Musi go rozchylić. O jest. I strzelić laserem. To Gwiezdne Wojny ci robi. Czemu brazylijski jest? Ja pierniczę. No to jest, ale wiesz, że faceci też robią brazylijskie? Ci mówię serio. Ale to chyba LGBT bardziej. No. A, no to tak wiesz. To pół faceci, pół jednorożce. Ale chyba normalni też robią, wiesz? Żeby ja nie wiem, no. Żaden z moich kolegów chyba sobie nie wybielał. Znaczy nie depilował, nie wybielał chyba też. Ale popytam. Ale tego nie wiesz. Słuchajcie, chłopaki, jak na czacie napiszcie, jak któryś z was sobie... Dobra, właśnie ja wejdę teraz na ten czat. Odbytu, nie wstydźcie się. No to jest, wiecie, uśmiechnięta Polska, ciekawa, radosna. Ja jestem ciekawa, czy ktoś robił depilację. Brazylijską depilację. Oho. O, poczekaj. Śląskie mycie pleców to i brazylijska kolejne sytuacja. Jedne myje drugiemu, a kolejka jest długa na, w sensie rządek facetów górników. Nie, to za napisał, daleko że... brniemy. Mordy, wyjdźmy z anusa. Przejdźmy jednak ktoś na front. Ktoś napisał, że uwielbia nas. To miłe, ale jednak zostawmy te... Zostawmy to. Tak? Zostawmy. I nie wchodźmy za głęboko. No dobra, no to nie będziemy. Patrząc na czacie, nikt nie napisał, czy miał. Skapitulowali wszyscy już. Tak? Tak. Ja robię regularnie, jakiś Szymsk napisał. A. Ja robiłem depilacje brazylijskie. Fidzi napisał. Kamil K. napisał, że on robi. Laser punktowy. Widzisz? Widzisz, co się dzieje? Nie, ja czytam. Mam jakiś telefon, ja halo, halo? W wyniku wyborów, więc... Właśnie ktoś wygrał w Warszawie? Ktoś wygrał. Czy mamy drugą turę? Nie ma. Trzaskowski wygrał? Tak. A dużo głosów miał? 60 ponad procent. Naprawdę? Mocna 60, jak to się mówi. A ja z nim tańczyłam. I oznaczyłam go i on nawet nie zareagował. I ja nie głosowałam na niego. Monika, bardzo to ciekawa deklaracja. Gratuluję. Brawa dla Moniki, naprawdę. Halo, halo. Wróciła to z siebie. Tak, wróciła. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Strojak? Mamy przyjemność? No mów, Mordziu! Halo? Jesteś. Wydygam. Halo, z tej strony Adam. Cześć, Adamie. Cześć, Adam. Witam, ukłony. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchajcie, czy wy macie jakieś informacje, kto wygrał wybory w Olsztynie? Słuchaj, tego nie mamy takiej informacji, ale zaraz... Ale zaraz się... nam reżyserka tutaj wszystko powie, my tam mamy genialnych naszych kolegów. Albo którzy... Izak Szan nam powie, jak się do niej dodzwonimy. Tak. Super, pozdrawiam was serdecznie. Pozdrawiamy cię serdecznie. To dzień, znaczy, inaczej, pozdrawiamy Olsztyn. Informacja wyborcza ogólnopolska tutaj 10.32.00. Albo 022@kanał0.pl. Kiedyś pułkownik Płócienniczak w programie 997 mówił. Pamiętam. Telefon 997 601 601 601 601 lub 997 na terenie całego kraju. Dlatego mówię 22 1032 000 na terenie całego kraju, a także świata. Można do nas zadzwonić. Super. Ale pamiętam te numery, ale co? Ja w ogóle, ale wiesz... Płócienniczaka, tak. Pamiętasz? Pamiętam. Ja pamiętam, jak oglądałem to 997, starzy mi nie pozwalali oglądać. Mi też nie pozwalali. A ja tam za węgła patrzyłem, za winkla. Bo to też było takie, wiesz... O Jezu, ale się bałem tego. Ja się bałam tego, bałam się Czarnej Wołgi i potem... Czarnej Wołgi się bałaś? Bałam się, bo mówili, że dzieci porywały. Ja nie, a ja pamiętam taki odcinek, który dział się
była rekonstrukcja zdarzeń w wypożyczalni wideo na Puławskiej, który do dzisiaj ten budynek stoi. Mhm. Zawsze jak przejeżdżam obok, to wspominam to i bałem się tam, bo to no tak. Ten fragment. Ale ostatnio trafiłem... To właśnie a propos tej telewizji, o której była gadka tutaj. Jak telewizja wyglądała 30 lat temu. Kocham YouTube'a za to, że tam ludzie wrzucają te wszystkie szalone rzeczy, które były kiedyś. I wiesz, ktoś znajduje taśmę wideo w domu, no zgrywa to i wrzuca całą taśmę na przykład, nie? To jest genialne. I widziałem takiej 997 i ta umowność tam była zajebista. Stoją jakieś sprawa pedofila, stoją jakieś tutaj dwoje dzieci z tornistrami na przystanku. Zaspy śniegu, to dzieci zasłaniają, nie? A ten lekarz mówi, jest czerwiec. Tam śnieżyca, nic nie widać. Chłopcy tego śniegu, dzieci tam, taki jeszcze, wiesz, futrzane Czapajewy, nie? Jest czerwiec. Ja się bałam jeszcze, wiesz czego? Miasteczka Twin Peaks. O nie, to ja to nie oglądałem. Tak nie oglądałeś Miasteczka Twin Peaks? No to leciało w nocy. Ale ta muzyka była taka straszna, ja się tak potem bałam. Ja potem się bałam, że taki trup z wody mnie gdzieś złapie. No tak nie, w Miasteczko Twin Peaks nigdy nie wkręciłem tak, żeby obejrzeć nawet po latach. Ja kiedyś Może Klan oglądałam, jak byłam już nastolatką. Oj, Klan. Klan chyba każdy oglądał, co? Wspaniały. I na wspólnej... Nieodżałowany Zygmunt Kęstowicz, który grał też w Poranku Pankracego, w Ogienku Pankracego. I pani Stasia, w sumie panna Stasia, bo to stara panna. I ona ten legendarny tekst na Wigilię, czy tam... Wladeczku, nalej mi śmietanki z laski swojej. Ale wiesz, co jest najfajniejsze? Że kiedyś, nie, nawet wracając teraz, jakby kiedyś ludzie mieli piękną polszczyznę, prawda? No, i... Monika, tak było, ale już tak nie jest. No. I na przykład przeraża mnie tak, jak mój syn pisze do mnie, k. Ja mówię, o co ci chodzi? O to znaczy okej. Okay. Słuchaj, no... Takie skróty? Świata nie zatrzymasz. Pojawia się coraz więcej skrótów. Pojawia się coraz więcej wyrazów zapożyczonych z innych języków. Ale to nie jest też tak, że tak nie było kiedyś, bo my ulegamy takiemu złudzeniu, że wiesz, kiedyś język polski był taki czysty, a teraz my go tak brukamy. Ale wiesz, bardzo dużo wyrazów w polskim języku pochodzi z ruskiego języka, z francuskiego. No to prawda. I to takie elity kiedyś posługiwały się na przykład francuskim, żeby było bardziej elitarnie. No, pierwsze słowo z brzegu, które... Tak, bliskie naszym sercem, a jednak z francuskiego. I nie chodzi o seks. Mélange. No tak. O mélange, oui. A oui, bien sûr. W każdym razie, ustawa o ochronie języka polskiego działa, ale nawet ci, którzy ją ustalili, jej nie przestrzegają, więc no nie bądźmy hipokrytami, nie? No nie, no nie bądźmy, ale... A ja bardzo lubię moje różnego rodzaju wtrącenia i lubię po prostu swój język. Ja też bardzo lubię swój. I świat już zaszedł tak daleko, że fajnie, ale rozgraniczam, potrafię komunikować się w języku polskim i takim polskim powszednim, o moim polskim. No i słuchaj, my Polish. Ja też bardzo lubię swój język. Bardzo. Myślę, że Bartek też go lubi. Plus 20. Bartek i jego plus 20 bardzo lubią język Moniki Goździarskiej. Ale śmieszne. Pozdrawiam cię, Natalka, serdecznie. Ja jeszcze serdeczniej. No, wiadomo, miłość jest miłość. Love is love. Tak. Tak. Ja muszę poznać w ogóle Natalkę. Natalia, słyszałaś? Ja bym bardzo Monika chciała. Bardzo chciałaby cię poznać. Ja bym bardzo że Natalia już tu jedzie. Naprawdę, chciałabym poznać swoją Natalkę, bo ja tylko widzę u ciebie na tapecie, tak jak ty widzisz u mnie Bartka. I chciałabym poznać swoją kobietę, to co fajnie. O, Mateusz napisał, że i tak. Co? Jaki Mateusz? Ten, co za słup? Tak. Aha. Mamy jakiś telefon do studia. Halo, halo, dobry wieczór. Czy ktoś jest z nami? Ktoś by chciał z nami porozmawiać? Pamiętajcie. Halo? Słyszycie mnie? No. Standardowe pytanie. Zawsze. Jak masz na imię? Patryk. Cześć, Patryku. Skąd dzwonisz? Ja dzwonię z Krakowa. No i w sumie tak odpaliłem sobie was przed chwilą. Wracając tam z pewnego eventu małego. I zaskakując tym, że się dodzwoniłem, wpadłem na dwa pytania w sumie do Jacka po drodze. Generalnie to dzisiaj przy takiej leniwej niedzieli odpaliłem sobie odcinek TD Noweli, który wyszedł dzisiaj rano. Tak.
I spotkałem się z tym, że wspominałeś o tym, że razem z propozycją Krzyśka o angażu w Kanale Zero dostałeś też telefon od Mateusza Borka. Nie telefon, tylko SMS-a, znaczy wiadomość. SMS-a. Nie wchodząc w szczegóły. Okay. W każdym razie chyba tam nawet nie wchodziłeś w szczegóły, ale skojarzyłem to z tym, że twój kolega, zapewne Wini, niedawno zaczął projekt z kanałem sportowym. No. I zastanawiam się, bo słuchając sobie o tym, gdzieś mi wpadło do głowy, że Wini wspominał jakiś czas temu o tym, że bodajże byliście umówieni na rozmowę, ale nie mogliście... Tak, nie odbierałem telefonu, to o mnie chodziło, no. Tak, i zastanawiam się, czy możesz coś więcej opowiedzieć. No nie, no, ci wytłumaczę, ja bardzo ci wytłumaczę to w prosty sposób. Jeśli mogę dokończyć, czy będzie po prostu kolejna rozmowa twoja z Winim, bo... No pewno nie będzie, bo się pewno obraził, no. Myślę, że Wini się po prostu obraził. A ja ci już tłumaczę, bo ja miałem z Winim ileś wywiadów, kilka, prawda? Tak, i wszystkie... Bardzo było fajnie, ja bardzo Winiego lubię, tylko natomiast ja nie lubię być motorem napędowym innych ludzi. W sensie raz fajnie, drugi raz fajnie, ale trzeci raz nie było zasadności. Zwłaszcza w momencie, i teraz ci powiem dlaczego, o co chodzi. Oglądałem jego wywiad z Fusznikiem, w którym coś padło na mój temat i Wini powiedział, że on nie słuchał, co ja nagrałem już to od wielu lat. A kiedy byłem u niego na tym wywiadzie, to mówił, że o, słuchałem twoje zdanie płyty, coś tam, nie? Cwaniaczek. Mówię, aha, czyli po prostu walisz prosto w oczy kolegę, a ty nawet nie słuchasz tego, o co mnie pytasz, nie? Więc jakby Wini potem do mnie dzwonił, jak rozumiem, rozmawiać o muzyce, no bo o czym innym miałby ze mną rozmawiać, jak on moich płyt nie słuchał. Ale poczekaj, ale ja się potem z nim spotkałem na ulicy. I z Psychostachem, i on ze mną siedział w knajpie, ze mną pił, powiedział, jak on nie pije, tamten gadał. I potem od niego nie odebrałem telefonu i się obraził. Więc jakby ja nie mam z tym problemu żadnego. Bardzo lubię Winiego i sympatyzuję z jego osobą od wielu lat. Natomiast to, że mnie nie będzie u niego na kanale, nic nie zmienia w moim życiu. Ja już tam byłem więcej niż inni, więc inni mogą pojawić się więcej razy. To jest pierwsza kwestia. Tak, zdecydowanie jakby... Tak, bo ja bardzo generalnie... Mam natomiast bardziej chodziło mi o to, że wiesz, no... on mi mówił, że będzie, że chciałby się ze mną spotkać, porozmawiać o mojej muzyce. Tam ten, ale w audycji z innym gościem powiedział, że on moich płyt nie słuchał już od dawna, no więc jak on chciał o tej muzyce rozmawiać, jak on nie słuchał tego, o czym chciał rozmawiać. Więc jakby nie mam na jego pretensji o to, tylko niezbyt to rozumiem. Pozdrawiam jeszcze raz serdecznie. I tak samo poznałem Mateusza Borka, którego nie znam, nie widziałem na oczy w życiu. Natomiast po mojej wizycie w kanale sportowym byłem tam na poranku z Kędziorem i z Maćkiem Dąbrowskim. Byłem tutaj poranek tam był, nie? Mhm. I do mnie Mateusz Borek napisał, fantastycznie, musimy się spotkać, porozmawiać. Ja mówię, odpisałem mu, zajebiście, super, tylko nie dzisiaj, bo nagrywam jutro. No to jutro trwało tam 4 tygodnie, czy tam 3. I akurat w tym samym momencie... W tym jutrze odezwał się Krzysiek. Tak, by jutro miał nie być. I w tym samym czasie odezwał się Stanowski. Miałem dwa nieodczytane SMS-y. Od obydwu. No więc myślę, że wybrałem dobrze, jeżeli jesteś innego zdania. Wybrałeś najlepiej. Jeżeli ktoś jest innego zdania, ma do tego prawo. Ja myślę, że wybrałem dobrze. Życzę kolegom z kanału sportowego powodzenia i samych sukcesów i również Winiemu w tym. Natomiast, jeżeli jesteśmy już w tym temacie, to rzucę taką rozkminę tutaj. Uważajcie. I teraz polecam sobie sprawdzić na osi czasu. Bo to jest rozkmina, która ma sens. Otóż informacja z tym zdjęciem z tego, tutaj z kubka, o tym, że będę w kanale Zero, pojawiła się w piątek. Pamiętam, jak to był piątek? Powiem więcej, ja nawet nie wiedziałem o tym, że ona się pojawi. Ja się dowiedziałem z internetu. I teraz uważaj. W piątek pojawia się wiadomość, w sobotę pojawia się wiadomość o Winim, a w niedzielę była emisja tego programu Winiego, co nigdy nie było już drugiego odcinka. Kumasz, o co chodzi? I teraz moja rozmina jest taka, że ten program puścili po to, żeby jakby zachwiać tą trajektorię lotu wystrzelonej już rakiety ze mną na pokładzie, ale puścili pilot, który chyba zrobili dla jaj. Znaczy oni, myślę, zrobili testówkę taką. Mhm. Nagrali to na testy, bo ja nie wierzę. Po prostu nie jestem w stanie, a widziałem to 3 razy.
Obejrzałem to 3 razy, bo nie byłem w stanie uwierzyć, że ktokolwiek się zgodził na emisję tego. A najbardziej nie byłem w stanie uwierzyć, że Wini się na to zgodził. Okej, okay, to rzeczywiście to mi w tym momencie przypomniałeś o tym, że... No ale polecam sprawdzić swoje... celność czasu, dokładnie jest taki chronologia wydarzeń, więc myślę, że Mateusz Borek poczuł oddech konkurencji ze strony kanału Zero, puścił wiadomość o Winim i puścił ten... No ja liczę na kontynuację tej serii, bo to naprawdę wyjście Winiego w gaciach na koniec i ten joke z wyjściem w samych gaciach i to naprawdę, no, liczyłem, że pójdą tą drogą, nie? Ale nie poszli. Nie poszli, szkoda. Mogę to natomiast życzę Winiemu miłego chudnięcia dalej i powodzenia w misji. Ja nie mam żadnych złych emocji, natomiast... Ja dobrze, w ogóle nie jest, jak telefonu jest. I może mnie tam dalej za to disować. Nic się nie dzieje wtedy bez przyczyny. Telefon. Tak uważam, że nic się nie dzieje bez przyczyny. Tak. Ale tak. Zawsze, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć moją rozmowę z Winim, to polecam wszystkie poprzednie, jest ich wiele. Można się poszukać. Również polecam, bo to jest, kurde, świetna rzecz, jeśli chodzi o humor, po prostu vibe, jaki macie ze sobą i wiesz, tak jak z Moniką, po prostu przyjemnie się was słucha, po prostu czasami jest śmiesznie, ale spokój się spędzę z wami, po prostu, wiesz, wieczór, jak sobie lecicie gdzieś w tle po prostu i tego wszystko jak radia. Wiesz co, może kiedyś Wini przyjmie zaproszenie do nas do programu, albo do mnie, o! Pamiętaj! A może zapomnij. Kiedy ja zrobię swój program, jakby wiesz, prywatny, niezależny, żeby tam treści niezależne od zera przemycać, to wtedy ja mogę zaprosić wystąpić jego do tych wszystkich miłych ludzi, którzy wystąpili do mnie z prośbą. Cześć, wpadniesz ze mną pogadać, to teraz ja będę ich zapraszał, żeby do mnie wpadli pogadać. Znaczy my, czy będą do mnie wpadać pogadać? Co o tym myślisz o tym? Myślę, że będą mieli problem, żeby z tobą pogadać. Też myślę, że ale myślę... problem, ale ja już zapraszam, chłopaki, już się szykujcie. Ale myślę, że to... Ja mogę zostać swoją wodzianką. Nie, no, a widziałem, że wodzianka wróciła u Wojewódzkiego. Nie, to była jego dziewczyna przyszła. Tak? No, Markowska. A przyszła... Przyszła, weszła i wyszła. A, myślałem, że przyszła... W sensie, że dopiero będzie jego dziewczyną. Nie, ona i oni są razem, szła długo nawet. Ty, a co się stało z tą wodzianką? Taka była, pamiętasz? Ta, która miała roman z Rutkowskim. Tak, tak. Jezu, ty ona widziałeś. Kiedyś, ona mi kiedyś polajkowała coś. Ona mi coś polajkowała i do mnie pisała na Instagramie. Się przeraziłem, bo to straszna baba jakaś. W sensie, o, jakaś te, taka szantażystka, nie? Ale ty widziałeś Rutkowskiego. No, Rutkowski dobra. Jest... Co ta... Dobranoc, pozdrawiamy czekajcie, ciebie w ogóle. To ty mi mówiłaś, że Rutkowski sobie przekleja włosy na głowę? Nie. Złonowych? Nie. Ty mi to mówiłaś? Nie. Ona mi to mówiła? Nie. Tego nigdy nie powiedziałam. To plotka jest? To nie ty mówiłaś, ale podobno na ciebie osoba musiała być. Ale Rutkowski zwariował chyba na twarzy, nie? Ja chciałam powiedzieć, że podobno przekleja sobie włosy łonowe. Dobra, tak, no nie warto, co on sobie przekleja, ale no tam jest... I ma włosy w sprayu jeszcze. Ale ja myślę, że on po prostu zaczął grać pokera za ale bardzo, nie, żeby ale nie było mimiki widzieć on twarzy. Chyba je, ona go karmi Maja za dużo beta-karotenem, bo przecież nie dość, że on jest po prostu półpomarańczowy, przypalany heban z rdzą, bo to normalnie... Ale to jest, kurde, family... To jest... Ale to jest family friendly tam kontent. I mam wrażenie, że lekarz pomylił się i zrobił mu za 2 więcej zęby w szczęce. Nie, no ale dla mnie jest królem, no. To jest powiem, po prostu... Ale powiem wam tak, już co by nie mówić, nie, każdy sobie wygląda jak chce, to jest ale nie, jego ja sprawa. Wiem. Ale naprawdę, no trzeba mieć odwagę, żeby tak się na miasto zrobić, nie? Żeby na tak bogato. Wyjść na ulicę. Na taki, to jest warszawski Don Juan. Ale gdzieś mi ostatnio minął pan Krzysztof Rutkowski z programu Kuby Wojewódzkiego sprzed 100 lat, bo zakładam, kiedy, no, było, w ogóle zupełnie kiedy był detektyw. Chłopak. I on już wtedy był takim bajerancikiem, ale tak, w innym stylu. No ale to, co teraz się wydarzyło... Teraz to jest za szeroko. To jest, znaczy ja powiem tak... Ten ja... kajdan tutaj, ten plecaczek Gucci, to wszystko, to... To jest mocne. Znaczy, tak. Ja rozumiem, no, wiesz... Ja nie rozumiem. Każdy orze jak może. Ja rozumiem ale sytuację... Ale ja powiem wam, ja chciałbym... Może ktoś AI-em to zrobi, żebyśmy nie musieli czekać. Tyle. No. Ja bym chciał zobaczyć takie estymacje, jak będzie wyglądał Krzysztof Rutkowski za 20 lat. Weźcie to, zróbcie na następny tydzień na niedzielę i jeszcze weźcie, stwórzcie... Tam... Zróbcie po prostu tak. Zrobny konkurs. Tak, zróbmy. Ja przyniosę jakąś nagrodę. Tak, ja też przyniosę. O, wiem, co dam na nagrodę. No. Główka pracuje. Dam czapkę. O. I to taką testówkę, co ich nie ma, nie będzie w produkcji, że nikt takiej nie będzie miał. Nówkę nienoszoną. Dobrze.
żeby wygrać, jakby... wylosujemy najbardziej przypadnie, która najbardziej przypadnie do gustu wersja AI estymująca wygląd Może być z piosenką połączona. Krzysztofa Rutkowskiego za 20 lat. Tak. Czyli Krzysztof Rutkowski 2044 albo... Taki weźcie wzór... Krzysztof Rutkowski 2050, jak będzie wyglądał. I zróbmy ewoluację po prostu... Weźmy, ewoluację. Tak, ewoluację jego po prostu rozwoju, tak? Po prostu... tak z obrazka małpa i po kolei, prawda? Zróbmy to. Krzysztof Rutkowski nie wywodzi się. Pokażcie, jak wygląda. On wywodzi się od Sherlocka Holmesa. Tak, ale poczekaj, i zróbmy Krzysztofa od najmniejszego, takiego małego. O, Krzyśka we włosa. Wiem! 10, 20, 30. Dajcie zdjęcie, wygląda normalnie. W kołysce jeszcze. On musiał być normalnie wyglądał. A jak on musiał kiedyś wyglądać, był mały? Taki. Matka mu tak stawiała? Ty, Alek, ale... Zróbmy to. Krzysztof Rutkowski 2050, tak to nazwijmy. Tak. Bez polityki, ale... Tak, bez ale polityki, jednak. Tak? No. Tak, czekam na to. Ja przywiozę ser z Hiszpanii jeszcze. Swoją drogą, ciekaw jestem, tak już na zakończenie. Ty, ale, tego, właśnie on... ale taką refleksję, nie? Pomyślcie sobie, jak wyglądają inni jego koledzy z oddziału ZOMO, w którym służył, nie? Starzy ZOMOwcy, starzy ubecy i ten Krzysztof Rutkowski, młody chłopak w Gucci... Opalony, świeży twarz ten, wąsik wyglądany, brudka, przystrzyżona. Myślisz, że on ma to tak na gotowo, że on tak... I versus starzy ZOMOwcy. Jeszcze w tych starych moro takich rozciągniętych, jeszcze starą pałą mają, a Krzysiek nowoczesny chłop. Z wozem pancernym wjeżdża, czy tam wiesz, G-klasą X4, ten X kwadrat. Nie, Krzysiek to ma ze 100 samochodów, to strasznie bogaty facet. Znaczy jego żona ma to wszystko, no żona jest podobno to biuro, bo on nie ma licencji detektywa nawet. Ja wiem, słyszałam, zabrali mu. Zabrali mu? Nie rozwiązał śledztwa. Ale powiem ci tak, ogólnie teraz tak niedobrze mi jest. Kurde, ale tak jakbyś zobaczył, weź, bo ty się znasz. Daj mi zdjęcie Krzysztof Rutkowski od najnowszych. Dobra, poczekaj. Zrób no, pokaż mi takie zdjęcie od najnowszych. Krzysztof Rutkowski. No, ja to zrobię. Sam Rutkowski to nie wyskoczy ten komik. Ja zrobię tak, Krzysztof. Chociaż jakbym się Rutkowski połączył. Od najnowszych. I wiesz, ty się znasz na tym, Monika, jesteś światowej klasy dziewczyna. Powiedz mi po prostu grafika od najnowszych. Nie, od najnowszych. Taki stary. Nie, bo nie, gdzie on jest tym. Tu o, tu no. Na przykład, nie? No. Tutaj, na tym zdjęciu, co widzisz? Ale widziałeś to wideo? Poczekaj, o, tu zdjęcie. Ja ci pokażę tylko, zobaczcie. O. I powiedz mi jego outfit. Philip Plain, czapka, ile to kosztuje? Tak, ale ja nie wiem, czy to jest oryginalne. No kurde, Krzysiek nie ma podróbek. No przecież magazyn z podróbkami rozbił gang podróbkowców, to by nie chodzi w tym. No dobra, Philip Plain, no nie wiem, taka czapeczka, ile może kosztować? 500? Nie no, z tysiaczka. Z tysiaczek? 900, 800. Za taki czapaje w tysiaka? No taka... Ludzie! WJ, ten WJ.pl. Ty... No marynarka Gucci ile? Za 12. A ten szaliczek też Gucci. No ze 2000, 2200. Koszula nie widać, jaki ma napis, ale z samym LBR. Hayden ma Zozo, to wiem chyba. Zozo, co to nie jest Zozo? Złoto. To nie złoto? To coś droższego jest... niż złoto? Nie wiem. Nie, Zozo nie jest droższe. O, a tu trochę wygląda ale tutaj jak ma, a tutaj ma Zozo biżuterię. Nartak ze dwie dychy ma na sobie lekkim, no, lekko, tak od pasa w górę dwie tak, dychy. Tak, no. Plus zabiegi, to z kolejne 5 dych. Za darmo mu to robią. Naprawdę? Na barter. Ja pierniczę. O! Nie no, jest gość. No powiem wam, czekam na waszą wizję, jak wygląda Krzysztof Rutkowski za 26 lat w 2050 roku. Monika, jeszcze na koniec ci muszę zapytać. Nie, odbierzmy na telefon. No. Ale ja chcę cię zapytać. Wrzuciłem cię. Bo widziałem dzisiaj na twoim Instagramie. No. Ja rzadko przeglądam, naprawdę. Takie, wiesz... Ten fit tylko sprawdzam, nie wchodzę w storaski, ale widziałem, że modelingowałaś z tym projektantem, co u nas był. Coś dla ciebie tak. Zrobił. I to jest rzecz, która mnie naprowadziła. Ty wydajesz książkę zaraz. Principeskę. Principesce. No. To jest w tym miesiącu. Dostaniesz ode mnie, tak. Właśnie myślałem, poradnik że przyniesiesz tu. Poradnik Principesy. Co jest w tej książce? Poradnik Principesy, czyli Principesa o wszystkim. A dasz dwie do Natalii jedną? Natalce dam z wielką przyjemnością dwie moje wcześniejsze książki, już dla niej zamówiłam. Naprawdę? Także tak. Dostanie skandaliczne życie modelek. Dzisiaj wrócę z pustymi rękoma, ale wiesz. A ja sprzedałam prawa filmowe, więc będziecie na mojej premierze, mam nadzieję, w kinie. Będzie ścianka? No będzie ścianka. Naprawdę? Będzie mi przyjemnie, jeżeli przyjdzie. A Krzysztof Rutkowski będzie? Niech. Chyba nie przyjmie zaproszenia.
A ja Dżarula? Dżarulę zaprosimy razem, ugościmy go przy stole chlebem i solą. Dobra. I proszkiem na sranie. Ale odbierzmy jeszcze ten telefon, tak w gratisie mamy 3 minuty. Ostatni telefon. Tak. Dajcie. Dżarula. Dzban. Widziałam tego dzbana w telenoweli. Halo? Dobry. Halo, ciebie słychać? Słychać cię bardzo dobrze. Z kim mamy przyjemność? No, mam na imię Tomek i czekam już 16 minut, ale nie wiedziałem, czy jestem na linii, czy nie. Mordo, ale... my czekaliśmy całe życie na twój telefon, więc wiesz. Dzięki, bardzo mi miło. Ale wiecie co, kiedy czekałem na linii, to zastanawiałem się, co powiem, bo zgłupiałem już i nie wiedziałem, co powiedzieć. I pomyślałem sobie, że wezmę gitarę i zagram dla Moniki piosenkę. Dziękuję, poproszę. O, jak miło, słucham. Słuchajcie. A dobra, nie będę przedłużał. Chciałem wam ogólnie opowiedzieć jedną historię. Ja ci chciałam najpierw podziękować, bo to było bardzo miłe. Chciałem tak niekonwencjonalnie. Bardzo mi miło, naprawdę. Dziękuję. Mi również. I chciałem wam powiedzieć jedną historię. Nie chcę też was zatrzymywać, bo słyszałem, że kończycie już za chwilę. Spokojnie, może... masz czas. Słuchajcie, jaką nie przeżyłem historię. No. Pojechałem sobie pociągiem do stolicy jednego z europejskich miast. Sam. No, a jak odległego od naszych granic miast, państwa, stolicy? Do Pragi. O, piękne. I trochę tam się, upiłem, przyznaję. To litrowe piwo w kuflu piłem, siedziałem w centrum i tak dalej. A potem gdzieś tam czekałem sobie na przystanku, na autobus. I moim oczom ukazała się sytuacja, że jedna z dziewczyn stojących na przystanku jest atakowana przez bezdomną osobę. Przez bezdomnego? Tak. I ja jako taki Polak, wiadomo, jestem trochę... Zawsze taki miałem w sobie taką cechę takiego kamikadze, bohatera. Też trochę jestem powytatuowany na szyi i tak dalej wszędzie. I trochę wyglądam jak taki... dzikus. Normalnie wyglądasz, no mordziu, no. No i postanowiłem stanąć w obronie tej dziewczyny. No. A potem, gdy już oczywistą sytuacją było to, że obroniłem ją, to zaprosiłem ją na piwo. No i poszliśmy na to piwo. Zgodziła się, co było... Oczywiście zaskoczyło mnie to bardzo, że się zgodziło, bo myślałem, że nie będzie chciała. Bo w ogóle mówiłem do niej i ona nie rozumiała mnie za bardzo. Myślałem, że weźmie mnie z jakiegoś Ukraińca czy coś. No ale zgodziła się i poszliśmy. I spędziliśmy razem miły wieczór, potem nawet się kałowaliśmy i tak dalej. Tylko, że minęły 3 dni od tego momentu i ona mi nie odpisuje, ani nie odczytuje do mnie wiadomości. No. I to jest właśnie ból, który teraz czuję. Ale wiesz, co ci powiem? Wiesz, może pomyślała sobie, że nie chce sobie robić nadziei, że dystans... Że było fajnie, ale nie chcę w to wpaść, bo będzie potem miała złamane serce. Czy coś ja uważam, takiego. Że nic w życiu nie dzieje się na siłę. Jak ty tak pięknie grasz na gitarze, to ci powiem, że nie jedne jeszcze w życiu zawróci. Słuchaj, gra na gitarze, cały w tatuaże, to jest idealny zestaw. No oczywiście. Dla koleżanek Moniki Goździalskiej, dziewczyny. No. Przez Monikę złapiecie kontakt na tego gościa. Tak. Naprawdę. Tak to widzę. Ja uważam, że chłopak z gitarą to jest bardzo... W dzisiejszych czasach? Ale... Jeszcze w tatuażach? Właśnie w obecnych czasach już gitara nie jest takim atutem. Teraz bardziej... Znaczy może dla pustaków nie, ale dla nas kobiet inteligentnych każdy chłopak, który śpiewa, tańczy, nie wiem, robi coś fajnego, nie musi być muzykiem, tak? Ale ogólnie jest fajną osobą. A propos tańczy, to mój kolega Astrojak się już znalazł i tańczy. Tak, tańczysz. Pozdrawiam, Mateuszku, może także nie trać nadziei, bo my kobiety mówimy, że wszyscy faceci dobrzy już są zajęci. Ja se swojego zarezerwowałam. On jest zaklepany, opluty, obsikany. I koniec. Słuchajcie, ale jest jeszcze dużo wolnych facetów. Plus 20, ja pierniczę. Także nie martw się, jeszcze gdzieś zagrasz tą serenadę. A my pozdrawiamy cię serdecznie.
A przyjaźń polsko-czeska i tak będzie trwała. Tak. Trącę na koniec. Monika, jeżeli masz jakieś koleżanki, które są wolne, ja jestem wolny też, ja mogę dla nich zagrać na gitarze bez problemu i może mogę się z nimi umówić. Jak coś, to nie wiem, reżyserka niech pomyśle numer, ja jestem otwarty. Wyślij maila na 022kanał0.pl, że to ty i będziemy, bo wiesz, często dziewczyny się tu zgłaszają i potem musimy gdzieś te dziewczyny odesłać. Słuchaj, także... Monika, mam teraz taki pomysł, że kiedyś może znajdziemy jakiegoś sponsora, który zasponsoruje, zrobimy imprezę dla fanów naszego programu. No, Kamis tam... na przykład, jakieś mięsa, no, jedzenie nam zrobią. Bardziej myślałem o jakimś bardziej takim wieczornym sponsorze, żeby zrobić imprezę, gdzie spotkają się fani naszego programu i te osoby samotne będą mogły połączyć swoje serduszka. Serduszka, tak, to jest pomysł. To jest pomysł. Sponsor kanału Zero, który zorganizuje imprezę dla naszych fanów, którzy się połączą. Będziemy jak swatki. Tak, swatki. Ja przyjadę z gitarą. I ty przyjedziesz z gitarą. I będą występy artystyczne. Każdy pokaże swój talent. Tak. Pogadamy, poznamy się bliżej. Tak. Ja będę pędzić węgorza. Śledziowanie węgorza będzie. Wszystko będzie. Ale... węgorze mnie to spotkanie, żeby było. Nie, tak. No, gdzieś centralnie w Polsce, Gdańsku, że tam wiesz. Słuchajcie, pozdrawiamy cię serdecznie, a my musimy pamiętać o tym, że cały czas szukamy Tomka, który do nas napisał wiadomość i szukamy dziewczyny, która wtedy pisała 022@kanał0.pl. Może uda się was tutaj po prostu połączyć i tam miłość będzie. Kolejna rzecz, pamiętajcie, że budujemy rysopis Krzysztofa Rutkowskiego od do... Nie, tak, ale najbardziej interesuje nas, jak będzie wyglądał w 2050 roku. Wszystkie propozycje, piszcie do nas na maila, wysyłajcie piosenki nowe z kuciapką pod klapajką. O, wiem, a jak już będziemy mieli to, wiesz, wygrany dostanie Czapajew ode mnie, tak. A to zdjęcie ja sobie zrobię na koszulce i zrobię dwie tej koszulki, jedną, trzy, dobra, jedną na ciebie, jedną dla mnie, a jedną wyślemy panu Krzysztofowi. Dobra. I pani Mai. Nie, no już nie leć tak. No będzie sobie spała w Krzysztofie. No na pewno. Ona sobie spi ze Krzysztofem albo na Krzysztofie. Krzysztof cały czas jest w realizacji. Halo do fakira i wjeżdża na adres. Także to pamiętajcie, jeżeli macie jakieś tematy i oczywiście, jeżeli jesteście firmą, która chce zorganizować nam taki wieczór, no to tak, dla naszych fanów 022. A może 022. Ta firma, która być z pazorem, to po prostu jest firma, która ma klub. Po tak, lubię. A pytania, które, znaczy wasze wypowiedzi, które dzisiaj nie przeczytaliśmy, przeczytamy w przyszłym tygodniu, także przez cały tydzień piszcie, a my się widzimy z wami we wtorek. Już dzisiaj wykręcajcie 22 10 32 000 i tak, to właśnie teraz powiedziała Monika i to jest prawda. We wtorek widzimy się rano. Tak. Poranek z Moniką. Nie może być lepszego początku wtorku. A już jutro Krzysztof Stanowski i oczywiście Warga przywitają was w poniedziałek, a my mamy... Czyli rozsądny poniedziałek i zwariowany wtorek. Tak, a ja tą karteczkę jeszcze schowam, bo wiesz, że mamy tu skrytkę? Patrz. Naprawdę? Nasze kartki do programu, wysyłajcie do nas kartki tu i tu są nasze skrytki i nikt nam nie zabiera, nawet Krzysztof tego nie zabiera, także mamy. Pozdrawiamy was serdecznie. Jeśli powiedziałaś, że masz skrytkę, to może już ktoś zabierze. Krzysztof, to jest nasza prywatna skrytka 022. Ty, ale ty mówisz do Rutkowskiego teraz. Nie, ja mówię do Krzysztofa Stanowskiego. Pozdrawiamy was serdecznie, dziękujemy, że jesteście z nami. Dziękuję. Piąteczka. To była za długa przerwa, stanowczo. Nie lubię tych przerw. No właśnie, bo święta się nie widzieliśmy. No, to było przykre. Pozdrawiam cię, Natalia. Buziaki, dobranoc. Dziękujemy za dzisiaj. Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, twój portal z ofertami pracy.